Poszło. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie po raz piąty na naszym spotkaniu. Naszym gościem dzisiaj jest pan Patryk Hajdek. Tym razem polityk partii, która nie ma swojej reprezentacji w Radzie Miasta. Spotkanie będzie prowadził oczywiście pan Łukasz Molenda. Przywitajmy gości. Brawa. Ponieważ w zasadzie wszyscy się, można powiedzieć, znamy, nie będę dzisiaj mówił o naszym stowarzyszeniu. Celem naszego spotkania jest przede wszystkim poznać ludzi, którzy są w Radzie Miasta i ewentualnie pretendują do tego, tak aspirują, żeby być w tej Radzie. Cóż, ja więcej już Państwu nie będę zawierał czasu, może przywitam tylko gości, panie z Radomskiej Inicjatywy Kobiecej. Są Zieloni, są Młodzi, Demokraci, są oczywiście przedstawiciele Partii Nowoczesna. I tutaj chciałem powiedzieć do ewentualnych oglądaczy w terminie późniejszym, że zapraszamy konkurencyjne partie, dlatego że takie spotkania są ciekawsze, kiedy ta konkurencja jest i może zadawać pytania. Także głos oddaję już panu redaktorowi. Dzień dobry Państwu raz jeszcze, dobry wieczór. W zasadzie porządek naszego spotkania, jak zawsze, dla tych, którzy są po raz pierwszy, wyjaśnię pokrótce. Pierwsza seria pytań to seria pytań od naszych organizatorów szanownych. Ja jestem tu tylko i wyłącznie, że tak powiem, lektorem tych pytań, plus ewentualnie będę dopytywał, kiedy nasz gość będzie nam tu ściemniał albo za zasłonę dymną jakąś rzucał. Druga część to są moje autorskie pytania, a trzecia część, do której zawsze staram się jak najszybciej dojść, to pytania od Państwa i dyskusja z naszym gościem, ponieważ nasz gość jest człowiekiem bardzo młodym i może nieznanym tak powszechnie jak dotychczasowi goście, to na początku bym prosił o krótką autoprezentację. Dobry wieczór Państwu. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu Waldemarowi Bukalskiemu, jeszcze tutaj, dla pana przewodniczącego, za zaproszenie dla Nowoczesnej i za to, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być. Jeżeli chodzi o mnie, jestem studentem pierwszego roku studiów magisterskich na Radomskim Uniwersytecie. Uniwersytecie, gdzie wspólnie z przyjaciółmi założyliśmy koło naukowe Pro Bono, które zajmuje się prawem konstytucyjnym, tak ważnym dzisiaj aspektem prawa, w momencie, kiedy PiS nie przestrzega konstytucji i kiedy PiS stawia się ponad prawem. W listopadzie ubiegłego roku udało nam się zorganizować ogólnopolską konferencję naukową, gdzie dyskutowaliśmy o perspektywie zmian naszej ustawy zasadniczej. Udział wzięli w niej wybitni prawnicy, w tym członkowie Rady Legislacyjnej, ale również posłowie, właściwie dwóch posłów, Kamila Gasiuk-Pichowicz i Leszek Kruszczyk z Platformy Obywatelskiej, bo tylko oni mieli odwagę przyjąć nasze zaproszenie. Ci, co mnie bliżej znają, wiedzą, że nie potrafię się nudzić i siedzieć w jednym miejscu, muszę być w ciągłym ruchu i ciągle się angażować w jakieś nowe inicjatywy. Stąd też gdzieś od 16 roku życia udzielam się społecznie i politycznie, od Ruchu Młodych do Po Nowoczesną. To właśnie dzięki tej swojej działalności społeczno-politycznej poznałem wiele wyśmienitych osób, w tym prezydenta Słupska, Roberta Biedronia, z którym do dzisiaj utrzymuję regularny kontakt. Ostatnie dwa lata to Nowoczesna. Dzisiaj jestem tam członkiem zarządu, sekretarzem Radomskiego Koła. To okres, kiedy organizujemy wiele akcji proobywatelskich. To okres, w którym uruchomiliśmy mapę potrzeb, na którą wpisaliście już Państwo ponad 700 pomysłów, co zmienić w Radomiu. To okres wielu konsultacji społecznych. I to wszystko tak naprawdę będzie miało wpływ na nasz program wyborczy, który dzisiaj finalizujemy. I co ważne, będzie to pierwszy program tak naprawdę tworzony z Państwem, a nie w zaciszu gabinetów politycznych. Dobrze, to zacznijmy, przejdźmy do pytań. Mam nadzieję, że skoro jesteśmy na ty, więc nie będę udawał, nie będziemy sobie panować, ale skoro mówisz, że jesteś w ciągu ruchu, mam nadzieję, że przez tą chwilkę cię przytrzymam tutaj przy stoliku. Pierwsze pytanie od organizatorów. Czy będziesz kandydował do Rady Miasta, a jeśli tak, to jakie najważniejsze problemy do rozwiązania są w twoim okręgu wyborczym? Zacznijmy. Ja nie podjąłem jeszcze decyzji na ten temat, czy będę kandydował, czy nie, ale nie ukrywam, że w perspektywie... Jakbyś o tym nie myślał, to byś tu nie był. Nie ukrywam, że w perspektywie czasu chciałbym się zaangażować bardziej jeszcze dla lokalnej społeczności. Jeżeli chodzi o okręg wyborczy, jest to okręg numer 1, obejmujący 15-lecie Śródmieścia i Planty.
To właśnie na 15-leciu rok temu, przeszło rok temu, zorganizowaliśmy protest z mieszkańcami, w ramach którego wystąpiliśmy przeciwko pomysłowi budowy nowego bloku mieszkalnego na jedynym zielonym skwerze, który mieści się przy ulicy Sowińskiego, Jasińskiego, Bema. Po wielu miesiącach działań, po wielu miesiącach protestów, pisania pism, odwołań do samorządowego kolegium odwoławczego, udało nam się przekonać poprzez presję medialną również pana prezydenta do tego, żeby raz, wycofał się z budowy bloku, dwa, żeby wyszedł z propozycją, zresztą zgodnie z wolą mieszkańców, zagospodarowania tego skweru pod mini park, pod nowe miejsca parkingowe, tak bardzo potrzebne, bo właśnie miejsca parkingowe to jest to, czego brakuje na 15-leciu i to jest problem do rozwiązania na już. Do tego dochodzi do chodniki. Jak to zrobić? Jak te miejsca parkingowe pozyskać? W zasadzie teren nie z gumy. Jedni chcą, żeby było trochę zieleni, drudzy chcą chodniki, a trzeci chcą zaparkować i też ich święte prawo, żeby mieli gdzie zostawić samochody. Jakie tutaj rozwiązania? Jasne, oczywiście, oglądając wizualizację i składając gdzieś wiele uwag do tej wizualizacji zagospodarowania skweru przy Jasińskiego, Sowińskiego, Bema, taki kompromis wydaje mi się, że z mieszkańcami został zawarty, bo raz będzie faktycznie miejsce na plac zabaw, będzie miejsce na park, będzie miejsce na oczko wodne, bo cała ma być finansowana z programu LIFE. A dodatkowo udało się wygospodarować według wizualizacji 180 miejsc parkingowych, więc jak widać da się. Potrzeba tylko odrobinę chęci i dobrej woli. I z jakich pieniędzy to pójdzie? Czy te budżetowe zawirowania jakoś wpłynęły na ten projekt? Na szczęście, z tego co wiemy dzisiaj, nie, bo cała ma być finansowana z programu LIFE, ale więcej środków zewnętrznych, które nie mieszczą się w budżecie. Więc to uspokaja, więc jesteśmy spokojni, dobrej myśli, że projekt zostanie. A kiedy realizacja? Niestety mówi się, że dopiero w przyszłym roku, co nas, to jest akurat aspekt, który nas martwi, bo w jesieniu mamy wybory i wiadomo, że może przyjść, jak to się zawsze mówi kolokwialnie, nowa miotła i może się różne rzeczy wydarzyć, ale w tym roku mamy przygotowana dokumentacja. No właśnie, bo to nową miotą może być w jakimś sensie albo nowe pokolenie, albo nowe partie, albo nowi politycy w ogóle w Radzie Miasta. I także na stanowisku prezydenta. I z tym wiąże się drugie pytanie. Jakie dokonania władz miasta i prezydenta oceniasz negatywnie? Negatywnie? Pierwszy aspekt to tak naprawdę lotnisko. Lotnisko, które sprezentował Andrzej Kosztowniak, a w które wszedł z pełną odpowiedzialnością Władysław Witkowski. Lotnisko, na które wydajemy 20 milionów rocznie. A te 20 milionów możemy dać lepiej, jako nowoczesna. Ponad rok temu zaproponowaliśmy pewien pakiet dla mieszkańców za te 20 milionów, gdzie po pierwsze chcieliśmy sfinansować program in vitro 150 par za 750 tysięcy rocznie, po drugie chcieliśmy sfinansować dodatkowe lekcje języka angielskiego, jedna godzina w tygodniu dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej, darmowa komunikacja dla uczniów w roku szkolnym, wystarczyłoby również na 1000 miejsc w żłobkach i zaoszczędzilibyśmy jeszcze 4 miliony złotych. I te 4 miliony złotych spokojnie można było przeznaczyć raz na program chodnikowy, o którym nie wnioskowaliśmy, albo na wymianę, dofinansowanie wymiany pieców. Jesteście partią socjalistyczną? No. Nie, skąd taki pomysł? No właśnie podałeś przykład, że wydałbyś zamiast 20 milionów zostawić na spłatę długów, które mamy i cały czas zaciągamy, to podajesz, że wydamy na to. Bo jesteśmy partią proobywatelską. Słuchamy ludzi, chcemy ułatwić. Czyli 500 plus też funkcjonowanie. Zamiast 500 plus, panie redaktorze Łukaszu, prowadzilibyśmy program Aktywna Rodzina. Ale też on jest o wiele skuteczniejszy, o wiele lepszy. I tańszy. Dlaczego pytam o partnerstwo? Okej, okay, jak rodzina, najbardziej można, można mówić, że można wydawać i wtedy trzeba się nazwać wprost socjalistą. Jak ktoś mówi, że jest liberałem, to powinien mówić, że powinien ograniczać wydatki i ludzie sami się organizują. To jest partię obywatelską, a jeżeli pieniądze są marno trawione, można je wydać lepiej. To liberalną, to obywatelską, socjalną? To się łączy, obywatelska łączy się z liberalną. W jaki sposób? Panie Łukaszu, przepraszam cały czas. W oficjalną formułę wchodzę. Tak jak cały czas mówię, nasze gdzieś działania nowoczesne, tak naprawdę kontakt z ludźmi. No, od samego początku rozmawiamy z ludźmi, konsultujemy się z nimi, uruchomiliśmy mapę potrzeb. No dobrze, ale ja pieniądze. Partia liberalna nigdy nie podpisze się za wydawaniem pieniędzy, na przykład, nie wiem, na bezpłatną komunikację. Ale ja osobiście podpiszę się pod projektami obywatelskimi. Okej, okay, nawet jeżeli będą wydawani pieniędzy? Te pieniądze cały czas mówię, są. Trzeba wydać po prostu lepiej. Okej, okay, a nie lepiej spłacić długi najpierw? Z nadwyżki rozumiem, mamy na za dużo, no to ma ktoś fantazję. Znaczy wiadomo, że każda, nawet na przykładzie rodziny, każda rodzina nie może żyć na kredyt i wydatki trzeba gdzieś w pewnym aspekcie ograniczać, ale przekazałem przed chwilą, przedstawiłem program, który zaproponowaliśmy dla studentów, tak o 4 miliony tańszy.
No tak, czyli zamiast wydać 20 milionów, to wydamy 16. A na rzeczy, które będą codziennie korzystać na wymianie, to się liczy. To akurat jest zgoda, że na pewno lepiej spożytkowane niż pensje na pracowników lotniska. Tak. Tu się zgadzam, bo lotnisko, z którego nic nie lata, jest zupełnie bez sensu, ale cieszę się, że przyznajesz, że jesteś bardziej socjalistą niż liberałem. Trzecie pytanie. Czy partia, którą reprezentujesz, posiada zdolności koalicyjne i jakie warunki postawiłaby ta partia ewentualnym koalicjantom? Mówimy o raczej sytuacji już w kontekście wyborców. Tak, wspólnych list. Znaczy, czy nawet już po wyborach? Zakładamy, że przedstawiciele Nowoczesnej wchodzą do Rady Miasta, są tam przedstawiciele, nie wiem, Platformy Obywatelskiej, może SLD, może Radomian Razem, czy bezpartyjnych, czy jakby tam nie nazwać inne pozostałe grupy, może nawet z Prawem i Sprawiedliwością byście się dogadali, bo nie, Prawo i Sprawiedliwość, nie. Dlaczego nie zrealizowało jeden z punktów programu Nowoczesnej, bardzo ważny, czyli tą inicjatywę obywatelską? Jesteśmy w stanie wziąć ze wszystkimi, którzy szanują demokrację, którzy szanują się praworządność w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość tego nie robi, ale lokalnie od razu stanie się mniejszą, że tak powiem, jakiekolwiek rozmowy koalicyjne z nami. Czyli nigdy ale, koalicję z PiS-em nigdy. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Dobrze, ale z Platformą czy ze SLD. Ale jeżeli mówimy o koalicji po wyborach, to nie sposób nie wspomnieć o koalicji na wybory. Mhm. My od dłuższego czasu w Radomiu apelujemy o powstanie szerokiego frontu. Zaapelowaliśmy o to na specjalnej konferencji prasowej, na której wziął pani Katarzyna Kołodziejczyk z Inicjatywy Kobiet. Po prostu uruchomiliśmy stronę z nami do samorządu, bo chcemy zaprosić na nasze listy nie tylko przedstawicieli różnych partii politycznych, ale również zwykłych obywateli. Jak reakcja z Platformy, jak reakcja prezydenta na te apele? Staramy się tworzyć pozytywną atmosferę do rozmów. Dobrze, to jeszcze raz zapytam, jak reakcja prezydenta, bo to, że tworzycie, rozumiem, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Staramy się tworzyć pozytywną atmosferę do rozmów, ale jeżeli, chodzi, nie było ale jeżeli chodzi o stricte koalicję z Platformą Obywatelską, to warto tutaj dodać, że Katarzyna Lubnauer i Grzegorz Schetyna podpisali kilkanaście dni temu wstępne porozumienie do sejmików wojewódzkich. Będzie utworzona grupa programowa, która ma stworzyć minimum programowe, z jakim wspólnie pójdziemy na wybory. I takie minimum programowe również musielibyśmy wypracować w Radomiu, żeby wspólnie pójść. Z języka politycznego, proszę Państwa, na język ludzki oznacza to tyle, że jak Grzegorz Schetyna z Katarzyną Lubnauer każą wszystkim ugrupowaniom na dole się dogadać, no to niestety będą musieli się dogadać, niestety będą musieli się podzielić. Nieprawda. Tutaj mamy jak najbardziej autonomię, jeżeli chodzi o porozumienia lokalne, gminne, ale my jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. Wiemy, że żeby odsunąć PiS, trzeba stworzyć szeroki front. Żeby nie dopuścić PiS-u również do wygrania wyborów samorządowych, trzeba stworzyć szeroki front. I tego oczekują nasi wyborcy, będziemy robili wszystko, żeby ten szeroki front stworzyć. Ale co możecie zrobić jeszcze w takim razie? Apelować, składać propozycje i próbować rozmawiać. To jaka konkretna propozycja padła w kierunku Platformy Obywatelskiej? Jeśli chodzi o listy, nie wiem, my bierzemy jedną jedynkę, cztery jedynki, wpisujemy do programu, że ma być zamknięte lotnisko, czy nie wiem, cokolwiek innego. Patrzysz na porozumienia między partiami, układ list wyborczy, to jest błędne spatrzenie. My patrzymy programy gminy. Wybacz, ale po tylu latach polityce, jak słyszę coś takiego, to nie wierzę z automatu. Po to weszliśmy do polityki, żeby ją zmieniać. No dobrze, no to jakie postulaty programowe w takim razie zaproponowaliście Platformie, nad którymi Platforma powinna się pochylić, a się, nie wiem, nie pochyla, mucha jest na wasze apele? Wystarczy spojrzeć chociażby na nasze ostatnie dwa lata aktywności, gdzie złożyliśmy program, projekt uchwały, program do dofinansowania leczenia in vitro, 150 par w ciągu jednego roku za 750 tysięcy złotych. Gdzie złożyliśmy? Żadne radny go nie podpisał. Nawet radni Platformy Obywatelskiej, a to był wymóg, żeby projekt był omawiany na Radzie Miasta. Okej, okay, następny. Dwa. Program naprawy chodników. 4 miliony złotych w ciągu jednego roku na wymianę chodników i stworzenie małej infrastruktury typu oczka wodne, parklety, ławki, oświetlenie. I to w jakimś sensie znalazło swoje odzwierciedlenie. 1500 mieszkańców podpisało tę petycję w tej sprawie. Radni się tym również nie zainteresowali, a petycja została rzucona przez prezydenta. Znalazło się w budżecie to, co się znalazło w budżecie, ja bym nazwał raczej ściemą, bo 1 200 000 na remont chodników to jest tak naprawdę ściema. Niezależnie od tego, czy nazwiemy to szumnie programem naprawy chodników. Nie, to nie jest program. No dobrze, idźmy dalej. Dlaczego pan, czyli ty i członkowie Radomskiej Nowoczesnej są tak słabo widoczni na protestach i pikietach w Radomiu, na przykład na czarnym proteście?
A tutaj się nie zgodzę. Ja mam nadzieję, że tutaj panie potwierdzą, że jednak bierzemy udział. Tak, bierzecie. To potwierdzę, tak. Panie, bo tutaj... mówię, tutaj... Też jestem zdania, że ja widziałam. Ja nie tutaj... Tak, nie, tak, tak, wy żyliście, bo ich było też właśnie na niej i też właśnie pani Noska tak samo... Dziennikarze nie są tego, żeby brać udział. Ale dać relacje. No. Żeby chociaż dać relacje. A do tego są reporterzy, ja zajmuję się publicystyką. Także to akurat... Chociaż trzeba by było doprecyzować pytanie, uczestniczą w czarnym proteście, popierając nasze... Czy tylko organizowałyśmy nie sam czarny protest, jako czarny, to było 3 no nie października, dwa czarny protest, ale też organizowałyśmy też różne takie pikety, no nie, różne takie właśnie manifestacje, na przykład z 8 marca na przykład, także mówię, no też... W wielu inicjatywach takich właśnie przez nas prowadzonych. Nie są do tego, żeby się lansować poczytań politycznymi, tylko chyba... To samo dotyczyło przed sądem. Autorem tego pytania są pytania są zadawane przez naszą grupę, przez stowarzyszenie. Pytań jest o wiele więcej, my wybieramy. I tutaj był zarzut, między innymi, znaczy zarzut, sorry, bardzo może nie tak, że zbyt mało uczestniczycie, czyli nie w każdym. A ostatnio było tutaj akurat czarny protest, był ten ostatnio pikieta, którą organizowaliście pod urzędem miasta. I między innymi to było takie uderzające niektórych członków, może nie kobiety, ale z naszego stowarzyszenia, że zabrakło nam was. Tak, no chyba wiemy z jakiego powodu. Ja osobiście chyba nie staram się dzieje. Tak. To było akurat takie. Ale zapraszamy. Wiemy, że ten ostatni protest był spowodowany pewnymi wydarzeniami, sposobem głosowania między innymi przez Nowoczesną. Zrozumieliśmy niejako waszą nieobecność na tym proteście. My żeśmy nie uderzyły generalnie w was tutaj jako te struktury radomskie, no nie, tylko nie. Te ogólne, także mówię, my żeśmy to zaznaczały, no nie, że... Ile razy już się tłumaczyłeś za ten zachowanie z posłów? Patku, a przed sądami na pikietach nie było nas? Nie byliście, oczywiście, że dlatego ja... No więc chodzi tylko o jedną, konkretnie o jedną tą ostatnią, bo tak naprawdę byliśmy na wszystkich. Chodzi o co? Generalnie rzecz biorąc... Jednego czarnego problemu. Dlaczego akurat to pytanie zostało wybrane? Dlatego, że my porównujemy, jak wiecie, jeździmy do Warszawy. Tam jest zupełnie inna bajka i tam jest ta wspólnota wszystkich prodemokratycznych organizacji i partii. Zupełnie inaczej to wygląda. I my się możemy zmobilizować i pojechać, powiedzmy, czy zorganizować coś, na co przychodzą prawie wszyscy nasi członkowie. Natomiast brakuje nam partii opozycyjnych. Ten zarzut jest również na przykład dla Platformy Obywatelskiej. No bo partie mają zupełnie inny program działania. To jest taka sama zasada działania jak tutaj, czyli jeżeli mamy spotkanie z Nowoczesną, przychodzi więcej osób z Nowoczesnych, a nie przychodzą przeciwnicy politycznej. Co też nas nie urządza, my wolelibyśmy, żeby to było takie bardziej gremialne. Ale okej, to było pytanie wybrane, się, tak jak mówię, przyjęte zaproszenie. Przyjmuję zaproszenie na następny protest, proszę o informację. Dziękuję. Odpowiadając tutaj na te pytania, zarzuty związane z głosowaniem naszych posłów nad ustawą, nad projektem ustawy Ratujmy Kobiety, ja powiem szczerze, sam przeżyłem szok, budząc się rano i widząc wynik głosowania. I my bardzo szybko odcięliśmy się od zachowania tej grupy posłów. Poparliśmy zachowanie posłów, którzy poparli ten obywatelski bądź projekt. Więc jak najbardziej tak, popieramy dalsze procedowanie projektu Ratujmy Kobiety. Mało tego, Joanna Schmidt zgłosiła własny projekt o prokreacji, który ma ułatwić dostęp do antykoncepcji, ma zwiększyć świadomość społeczną, więc proponujemy wprowadzenie edukacji seksualnej oraz... liberalizację przepisów aborcyjnych, ale troszeczkę w innym punkcie niż projekt Ratujmy Kobiety, bo wyłączamy pełną decyzyjność osób niepełnoletnich, jeżeli chodzi o dokonywanie aborcji. Proponujemy, żeby to się odbywało za zgodą rodziców, czyli prawnych opiekunów. Jeżeli chodzi o projekt Ratujmy Kobiety, to właśnie podpisami posłów Nowoczesnej, posłów Unii Europejskich Demokratów i jednej posłanki Polskiego Stronnictwa Ludowego, projekt ten ponownie trafi do laski marszałkowskiej, więc miejmy nadzieję, że tym razem trafi on do prac komisji, bo każdy projekt obywatelski zasługuje na to, żeby mieć szansę dyskutowania nad nim, pochylania się nad nim. Z tym, że ten projekt już nie będzie obywatelski i jak do tego PiS podejdzie, to już inna kwestia. No tym razem chyba Jarosław Kaczyński sposób powołuje zagłosują za. Jaka dziedzina byłaby dla ciebie priorytetem, gdybyś został prawnym? A to jest bardzo ciekawe pytanie.
Ja cały czas angażuję się w tym aspekcie akcji proobywatelskiej, więc biorąc pod uwagę możliwości Rady Miejskiej, możliwości radnych, jest to aspekt, który jest mi najbliższy. Tak jak angażowałem się w działania na 15-leciu, tak dalej chciałbym się angażować w tym aspekcie. A w których komisjach byś się widział w takim razie Rady Miejskiej? To jest trudne pytanie. Trudne pytanie, bo zawsze wiemy, że te komisje są dzielone pomiędzy partie polityczne i one raczej przypadają na poszczególne osoby z nadania już odgórnego i z jakichś ogólnych porozumień. Ale jedno z takich komisji, które na pewno bym chciał znaleźć, byłaby komisja sklepu. Super. Na tym zakończyliśmy pierwszą część, czyli pytania od organizatorów. Przechodzimy do drugiej, do moich osobistych, więc ja się, proszę Państwa, jak zwykle... Jak zwykle tak. To, poziom trudności wzrasta w miarę. Najgorzej jest, jak są wszyscy kontra gość. Ja zadam pytanie następujące na początek. Śmiało. Nie, wcale nie będę się krygował. Bo mieliśmy już wielu młodych radnych. Mamy wielu młodych radnych. Mamy Przemka Sońtę, mamy panią Katarzynę Dorotę Marzenę w kolejności jakiej tam już nie wiem, Wróbel, która ani razu się nie odezwała na posiedzeniu Rady Miejskiej. Czasem nawet dyplomatycznie choruje, kiedy trzeba odpowiednio zagłosować, więc poza wigorem, chęcią, młodością, to jakie doświadczenia, nie wiem, zawodowe predystynują Cię do sprawowania funkcji radnego? Znaczy ja patrząc, żeby poprawić jakoś rady, patrząc chociażby na ostatnią sesję. Ja patrząc na młodych radnych, którzy dzisiaj zasiadają w Radzie Miejskiej, czuję się niekomfortowo, bo ci radni tak naprawdę nie funkcjonują, ich nie ma. Są po prostu zwykłą maszynką do podnoszenia ręki, do głosowania. Nie angażują się w żadne tak naprawdę inicjatywy, co widać na posiedzeniach Rady Miejskiej, bo faktycznie żaden z nich się nie odzywa. No nie no, Marcin Kaca, czy pani Pastuszka Chrobotowicz jest szefową klubu radnych. No, wiadomo jest względów. Znaczy to ja widzę członków zarządu mnie, mojego koła Nowoczesnej, i oni bardzo dobrze wiedzą, że ja jestem osobą, która nie potrafi się cicho i musi zawsze dorzucić swój pomysł, swoją inicjatywę do wielu kwestii. Więc to mogę zagwarantować, to mogę pytać, że nie byłbym osobą aktywną, a nie taką, która jest tylko maszynką do głosowania. Mhm. Więc ale jakie doświadczenia? Rada nas to tak naprawdę połączenie doświadczenia życiowego. Mhm. Doświadczenia życiowego, zawodowego i... No i właśnie chciałem zapytać się o to twoje doświadczenia, które powodują, że... I właśnie tej młodości, tej chęci działania, która powinna mobilizować całą Radę do podejmowania kolejnych inicjatyw. A ja się bardzo dobrze czuję, jeżeli chodzi o aspekty administracyjne, funkcjonowanie tutaj tych organów. Czy bardziej teoretycznie, mniej praktycznie? Praktycznym działaniem plus jest, zapał do działania i wielka wiedza z różnych dziedzin. Nieprzypadkowo Patryka wybraliśmy tutaj dzisiaj jako przedstawiciela. Ale to dojdziemy za chwilę do pytań. No ze strony chyba Patryk Rzecznika nie potrzebuje. Jeszcze. Drugie moje pytanie odnosi się do twoich doświadczeń politycznych, bo one rzeczywiście nie są tak skąpe jak doświadczenia zawodowe, bo pamiętasz pewnie ten czas dobrze, byłeś współpracownikiem posła ruchu Palikota, Armanda Rychlińskiego i przypomnę Państwu tego jego mościa. A to jest akurat kłamstwo. Nigdy z posłem Rychlińskim nie współpracowałem, ale prawdą jest, że byłem w ruchu Palikota. To jak najbardziej tak, czego nie ukrywałem na samym początku, mówiąc, że angażowałem się w działania polityczne od 16 roku życia, zaczynając w ruchu młodych. Ruch młodych, to że Państwu wyjaśnię, to była mniżówka partii Janusza Palikota. To zaraz. Nie współpracowałeś, a tu ja mam zdjęcia, jak jesteś na jednej akcji z posłem Rychlińskim. Oj, ten czasami. A ja bardzo dobrze pamiętam tę akcję. Kto to taki? Wie pan co, kwestowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Robi sobie z nim zdjęcie. Kwestowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ciężko nawet współpracowanie z posłem Rychlińskim. A nasze drogi... No był jedynką tutaj pani Kota, więc ktoś go tu wybrał. To był facet, który mówił, że ksiądz zamienił go w psa. I ten, który obiecywał nam, że wybuduje w Radomiu torfor, był pierwszy, więc pytam się, czy praca z Wójtem pani Kota była kwestią pewnego koniunkturalizmu? Nie. Czy masz takie poglądy po prostu? Współpraca z Wójtem pani Kota była naturalnym wynikiem moich zainteresowań. Zawsze interesowałem się samorządem, zawsze ciągnęło mnie do działania. Uznałem, że ruch Palikota daje pewną przestrzeń do działania proobywatelskiego, prospołecznego. I w ruchu Palikota podjęliśmy bardzo wiele inicjatyw. Jedną z takich inicjatyw była wtedy akcja wyśmiana, ale dzisiaj myślę, że nikt by tego nie powiedział, bo kilka lat temu z grupą przyjaciół wystosowaliśmy apel do władz miasta i do właścicieli prywatnych kamienic, żeby zamalowywali znaki faszystowskie i antyjudaistyczne, które w Radomiu są, które widnieją na budynkach. Nikt nie odpowiedział na ten apel. Dzisiaj widzimy, co się dzieje.
faszyści chowają się, neofaszyści chowają się po lasach. Więc to była jak najbardziej bardzo słuszna akcja. Drugą kolejną Ja chodzę czasem po lesie, że faszystów nie widziałem tam gaz w TVN-ie. Nie możemy lekceważyć tego zagrożenia. Drugą inicjatywą, którą podjęliśmy, była propozycja zbudowania skateparku na Dębie. To był okres, kiedy skatepark naprawdę został zlikwidowany. Skateparku na Leśniczówce jeszcze nie było. I co prawda z samego skateparku nie udało nam się zbudować, ale poprzez gdzieś działania facebookowe i poprzez to, że zbieraliśmy podpisy pod petycją na to, że pamiętam, że było ich blisko chyba 2000, udało nam się zgromadzić wokół siebie grupę, która do dzisiaj utrzymuje ze sobą kontakt i przez wiele lat ze sobą wspólnie jeździła. A jesteś w stanie odciąć się od tego, co głosił jednak, bo cały czas odpowiadasz mi na moje pytanie. Oczywiście, no akcje różne robiliście, ale ja pytałem o stosunek do Rybińskiego. No to może Tor Formuły 1 to było totalnie brednia, no bądźmy szczerze. No tak, dokładnie. To cieszę się, że tutaj się w pełni zgadzamy, że była to totalna brednia lepsza od lotniska, zdecydowanie lepsza od lotniska, które jednak mamy, jakby nie patrzeć chociażby wojskowo. Czy widzisz się w roli prezydenta tego miasta kiedyś za parę lat? To na pewno nie w następnej kadencji. No dobrze, no okej, bo nie wiem, czy wiekiem chyba nawet nie będzie dało rady. Ale jeżeli to za trzy kadencje, czy za cztery... Wiesz co, nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Moim pierwszym celem jest obrona pracy magisterskiej za półtora roku i to jest mój pierwszy cel, na którym się skupiam. A co będzie dalej, zobaczymy. A czy potrafisz być krytyczny wobec swoich przełożonych, zwłaszcza tych partyjnych? Chciałbym podać Katarzyny Kalinowskiej. To zapytam Ciebie inaczej, to zapytam o Katarzynę Kalinowską. Największa wada Katarzyny Kalinowskiej jako polityka? Jest strasznie wymagająca. To wada? Jest strasznie wymagająca. To jest ta bardzo, mowa. Bardzo często tak, bo narzuca coraz to więcej działań i to jest z jednej strony dobre. To jest wielka zaleta, ale z drugiej strony wada, bo my musimy tak się przygotowywać. A, rozumiem. Czyli, że ona nie pracuje, wymyśla, ale pracuje. Tak? Wspólnie. Wspólnie. Katarzyna Kalinowska jest osobą, która przede wszystkim wymaga od siebie i to trzeba jej przyznać. I to doprowadziło ją do tego sukcesu, jakim jest zostanie członkiem zarządu Centralnego Nowoczesnego. A jakie teraz akcje będziecie w najbliższym czasie przygotowywali? Macie już coś zaplanowane najbliższe? Nie wiem, na najbliższe 2 miesiące? Jak najbardziej tak. Z akcją, którą rozpoczęliśmy w ostatnich dniach, jest zbiórka podpisów pod propozycją zakupu oczyszczaczy do wszystkich przedszkoli radomskich. Na jednej z poprzednich sesji została przegłosowana pod naszym pomysłem na zakup oczyszczaczy powietrza kwota 100 tysięcy złotych. Jest to kwota niewystarczająca, bo według naszych wyliczeń potrzeba około 400-500 tysięcy, żeby zakupić oczyszczacze dla wszystkich przedszkoli, dla wszystkich grup przedszkolnych. A jak dobrze wiemy, na zdrowiu po pierwsze nie możemy oszczędzać, a po drugie nie możemy dzielić przedszkolaków na mniej równych i bardziej równych. Dlatego ja też mam dzisiaj przy sobie petycję związaną właśnie z oczyszczaczami powietrza. Jeżeli pozwolisz, to puściłbym ją w obieg i nie chciałbym Państwa starać. To za chwileczkę, później na samym końcu. Ale jeżeli mógłbym Państwa prosić o podpis tak najbardziej. Ja mam pytanie jedno, czy taki projekt ma sens? Bo no nie wiem, dziecko jest w przedszkolu 7 godzin, 8, 9. Poczekaj. Widzę, że pewnie będzie pytanie na ten temat. Czy to ma sens, bo dziecko jest 8-9 godzin w przedszkolu, no i tam jest rzeczywiście w czystym otoczeniu, jest fajnie, tacy, ale przez pozostałych, nie wiem, 16 godzin jest w domu, gdzie nie ma tych oczyszczaczy, albo jest na ulicy, albo gdzieś tam w parku czy gdzieś, no i tam niestety to powietrze nie jest dobre. Te dyskusje były prowadzone i w Warszawie też mój bratanek chodzi do przedszkola warszawskiego, tam też była dyskusja na ten temat głęboka. I wycofano się w końcu z tego pomysłu, więc wyrażam tylko wątpliwość, wiele miast w Polsce, typu Rzeszów, typu Kraków i Warszawa, rozważają i wprowadzają już oczyszczacze powietrza do przedszkoli, ale oczyszczacze powietrza to tak naprawdę jeden element dużej strategii i walki ze smogiem, bo my na ostatniej konferencji prasowej, którą przykrył, bądź co bądź cyrk, który się odbył w Radzie Miasta z budżetem. No właśnie, dlaczego mówiliśmy o potrzebie stworzenia dużej strategii walki ze smogiem, która opierałaby się głównie na środkach z regionalnego programu operacyjnego, który stworzy sejmik wojewódzki, tworzy go co roku i już wiemy, że gdzieś takie uchwały zostaną podjęte, jeżeli chodzi o konkretne decyzje, ile środków na to przeznaczyć około lutego, marca, na mocy uchwały smogowej sejmiku wojewódzkiego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są działania doraźne, wymiana pieców. Trzecia, działania edukacyjne i bardzo się cieszę, że ta debata we wtorek
będzie miała miejsce, to organizuje Gazeta Wyborcza i tutaj Państwa Stowarzyszenie. Bo to są rzeczy, które jak najbardziej mają sens i trzeba o tym rozmawiać, trzeba tutaj prowadzić działania. A dlaczego przy budżecie generalnie panował pan to powszechne poruszenie? Wielu komentatorów zauważyło, że Nowoczesna, tak jak w zasadzie była bardzo aktywna we wszystkich tematach, to tak po cichutku wolała się odsunąć z linii strzału. Czy to kwestia tego, że nie chcieliście zakrytykować prezydenta, żeby nie utrudniać, jak powiedziałeś, rozmów i tworzyć dobry klimat koalicyjny, czy był jakiś inny powód? My po prostu byliśmy zażenowani sytuacją, która miała miejsce w Radzie Miasta, bo w momencie, kiedy budżet prezydent przekłada w listopadzie, w grudniu odbywa się pierwsza sesja Rady Miejskiej i radni nie składają żadnych poprawek, a mimo to głosują przeciwko. Właśnie nie, złożyli jedną poprawkę dotyczącą dofinansowania filmu Klecha, jedną poprawkę, drugą. A i tak zagłosowali radni Prawa i Sprawiedliwości i Sojuszu Lewicy Demokracji, ale przeciwko budżetowi. To przez okres świąt, kiedy zakładam, mieli troszeczkę więcej czasu, nie zapoznali się z budżetem, nie przeczytali go i nie postarali się napisać własnych poprawek i w połowie stycznia zagłosowali znowu przeciwko. Mało tego, w połowie stycznia zagłosowali przeciwko budżetowi, co było skrajnie odpowiedzialnym zachowaniem, bo zawsze jest budżet, który przegłosują radni, lepszy od postanowień Rio. Zagłosowali przeciwko budżetowi radni, nawet którzy w grudniu ten budżet popierali, jak na przykład radny Kopicki. Nic się od grudnia do stycznia nie zmieniło, a on jednak swoje zdanie. No, bardzo wiele się zmieniło. Prezydent Witkowski zamiast ze swoim zapleczem politycznym porozmawiać szczerze i powiedzieć: sorry chłopaki, może nie doceniałem was, może go was traktowałem jak piątego uwozu, ale teraz was potrzebuję, więc pokażmy jedność. Pokazali się to wypaleć i oni postanowili się. Trzeba być uczciwym ze swoimi wyborcami, swojego zdania się trzymali, się nic szczególnego nie zmieniło. Ale bardziej zażenowała na sytuację, że radni nie zgłaszali żadnych poprawek. Radni tak naprawdę grali na zwłokę, radni tak naprawdę grali na niekorzyść miasta. No i 30 uchwalili poprawkami. To zatrzymało rozwój miasta. Zawsze budżet, który jest uchwalony przez radnych, jest lepszy od postanowień Rio. Czyli ten budżet, który uchwalili, jest lepszy niż to, że mogłoby wkroczyć Rio? Oczywiście, że tak. Chociaż oczywiście to nie jest budżet moich marzeń, bo brakuje tam akcji proobywatelskiej, brakuje tam in vitro, brakuje tam programu naprawy chodników i brakuje tam pełnej kwoty na oczyszczacze powietrza. A czego jest za dużo? Za dużo jest środków. Bo czegoś trzeba zabrać, żeby na coś dać. Jasne, ale budżet zawsze można zrównoważyć, prawda? Dalej? Dlatego pytam jak? Mnie dzisiaj zastanawia... Mnie dzisiaj zastanawia tak naprawdę jedna sytuacja, bo to, że radomski program drogowy jest programem, który jest sukcesem na sali polskiego, to trzeba przyznać. Ale tak naprawdę rani na ostatniej sesji Rady Miasta nie wiedzieli, za czym głosują. Bo raz, mamy z jednej strony Radosława Witkowskiego, który mówi 8 milionów na radomski program drogowy i wyremontuje za to 68 ulic, ale jak PiS prowadzi swoją poprawkę, to tego, do tych 68 ulic nie będzie. Będzie za to 17, które zaproponuje PiS, które zaproponował Marek Szarek. I po sesji nagle Dariusz Budzi, przewodniczący Rady Miasta, budzi się i ogłasza, że uwaga, mamy w budżecie, o czym nie wiedzieliśmy, dwie pozycje o nazwie Radomski Program Drogowy. Obie pozycje na 8 milionów. Tylko że jedna pozycja jest na 68 ulic, druga na 17. No ci radni nie wiedzą, że tak naprawdę głosują. No i też pokazuje, jak prezydent w ostatniej chwili, zgłaszając drugą autopoprawkę, też niekoniecznie był przygotowany, a klub Platformy zagłosował oczywiście za budżetem. Widocznie też nie wiedzieli radni Platformy, za czym głosują. No to już jest pytanie do radnych zdecydowanie. No i na tym wyczerpałem ja swoje pytania, oddaję Państwu głos. Nie, to nie było tak źle, po prostu. Ja sobie pozwolę przeczytać, żeby tutaj nie duchać, proszę, nie pomylić się. 12 stycznia Nowoczesna apelowała, tego roku oczywiście, już Nowoczesna apelowała do władz miasta o sfinansowanie powietrza dla przedszkoli. Wyliczyliście koszt na 500 tysięcy, tak było przynajmniej. Czy konsultowaliście Państwo ten pomysł z alergologami, czyli dzieci śladem pewnej mowy? Lekarze są zgodni, że żyć w brudzie nie należy, ale nie trzeba również przesadzać ze sterylnością, bo w przeciwnym razie staniemy się podatni na leki. Według opisu producenta tychże oczyszczaczy, zestaw filtrów plus jonizator, który warstwa po warstwie oczyści powietrze ze smogu, wirusów, bakterii i alergenów, wyeliminuje grzyby i kurz. Biorąc pod uwagę opis i opinię lekarzy, czy nie uważa Pan, że lepiej byłoby każdy grosz
przeznaczyć na eliminację źródeł zanieczyszczenia powietrza niż na doraźne rozwiązanie. Mogę odpowiedzieć na to same pytanie? Nie, same nasze struktura. Znaczy, bo ja wiem, z kim konsultowaliśmy, bo ja konsultowałam ten projekt z lekarzami. Ja jako członek Nowoczesnej konsultowałam ten nasz pomysł z lekarzami. Konsultowaliśmy go z dwoma pediatrami, z dr Bogusławą Jemioł-Wojakowską, która jest neonatologiem i lekarzem pediatrą wieloletnim, ordynatorem na noworodkach w szpitalu Natoch-Termana i również drugim lekarzem pediatrą, Grzegorzem Prasałkiem. Także przekonsultowany był ten pomysł i oni uznali, że jest to rewelacyjny, świetny pomysł. To jest właśnie to, co powiedział w międzyczasie pan redaktor, że właśnie tutaj wyzbywamy się pewnej odporności przez to, że jest to filtrowane z oszustw przez ośrodek. Dlaczego trzeba zainwestować w całą strategię walki ze smogiem, a gdzieś element, o którym mówimy, czyli oczyszczacze powietrza na przedszkolaku, to jest jeden z elementów doraźnie tak naprawdę, a do tego musimy jeszcze zainwestować oczywiście w wymianę pieców i strategię. Jako alertik to się włączę, jestem zbulwersowany jako alertik, że zagwarantowaliście to tylko przedszkolakom. Jak już tak gestem szerokim poszliście, to ja też bym. Kolejne pytanie. Jeżeli ja nawrócę do tych oczyszczaczy w tej petycji, bo proszę przejść. Może tak troszeczkę z innej bajki. Ale proszę siedzieć, bo ja się będę przemierzać. Nie wiem, czy możemy sobie tak mówić, jak normalnie sobie mówimy po imieniu? Tak. Takie mam do Ciebie pytanie, bo jesteś osobą młodą, tak? Dopiero mówię, kończysz teraz na magisterce, jesteś, no nie? Powiedz mi, bo zawsze mam takie pytania właśnie do ludzi, którzy idą w politykę. Wiadomo, jest się przez jakiś czas tej polityce, tak? Później może coś się odmienić. Czy masz jakąś alternatywę na swój rozwój? Z czego przykład, będziesz żył, jak tak, idzie tak, polityka. Dokładnie. Jak na przykład, no, coś ci się zawód, nie wiem, znudzi ci się na przykład taka działalność, tak? Chociaż ja nie sądzę, po twoim temperamencie i po twoim takim zapale to nie sądzę. To ale mówię, czy masz alternatywę taką, gdzie później, w jakim kierunku chciałbyś iść, nie wiem, tą swoją energię pożytkować? Znaczy, ja angażuję się, tak jak już wspomniałem na samym początku, w działalność koła naukowego związanego z prawem konstytucyjnym. Nie ukrywam, że gdzieś te aspekty są mi bardzo bliskie i chciałbym się w tym aspekcie jeszcze bardziej rozwijać. Jak daleko, czas pokaże, ale myślę, że moja, przynajmniej chciałbym, żeby moja ścieżka edukacyjna nie skończyła się na obronie pracy magisterskiej za półtora roku. Chciałbym w tym kierunku pójść. Więc jak najbardziej tak. Ja bym jeszcze mogę jedną rzecz, praktycznie chyba w temacie. Czy byłby pan gotów pracować pro publica bono, ponieważ gdyby pan został radnym, ponieważ radny może zrezygnować ze swojej diety, a ona jest niepamiętelna chyba w naszym mieście, bo ponad 2700 zł. Oczywiście, że po pierwsze może zrezygnować z diety, po drugie może tę dietę przeznaczyć na nasze cele charytatywne. Akurat pro bono to dobre określenie, bo tak nazywa się nasze koło naukowe, więc dosyć fajne, przyjemne określenie. Nie zastanawiałem się nawet, tak jak wcześniej powiedziałem, nie podjąłem decyzji, czy kandydować. A co dopiero o tym, żeby się zrzec, ale myślę, że tak. W razie tego trzymamy za słowo. Nie wiesz, na co się zobowiązujesz, to jest nagrywane. Tak jest. Mam tego świadomość, ale... W każdej chwili podamy numer konta naszego stowarzyszenia. Polityka nie może być zawodem, nie można być polityki. Polityk to tak naprawdę misja. I tą misję trzeba realizować. Wiesz, bo Patryk, gdzieś ty się uchował. Przecież popatrz, co się dzieje w Radzie Miejskiej. Ile osób jest od pierwszej kadencji? Ilu posłów żyje tylko i wyłącznie z tego, że są posłami? Ile osób w polityce... Oni nie mają alternatywy, no nie? Tak, oni widzimy, co się dzieje na Radzie Miejskiej. Bo Patryk jest jeszcze idealistą. Na tym etapie. Nikt by tych ludzi najczęściej nie zatrudnił nawet w markecie, na kasie, czy na wykładaniu towaru jakiej kasie. Bo się pomyli. No dobrze, kolejne pytania, proszę Państwa. Proszę uprzejmie. Mam takie pytanie. Jesteś z 15-lecia i 15-lecie udało się wygrać ten skwerok. Bardzo fajnie. Tak, na szczęście. Natomiast przegraliśmy sprawę obozowiska i z sądem. Jest tam teraz popełniana, będzie popełniana inwestycja polegająca na tym, że ponieważ sąd wybudowano, nie przewidziano wystarczającej ilości parkingów, samochody rozjeżdżają park, obozisko, więc będzie dobudowane miejsca parkingowe w parku obozisko, do tego będzie postawiona toaleta i do tego jeszcze będzie postawiony skatepark. I troszeczkę mnie ten
ta inwestycja przeraża, bo wydaje mi się, że to będzie kosztem jednak zieleni. Znacznego ubytku zieleni i przestaje to już być park. A wiem twoje zaangażowanie w walce o każde drzewo w mieście. Ja mam problemy troszeczkę z oddychaniem. Marzyłaby mi się na przykład, żeby powstała w Radomiu tężnia, bo w Gliwicach jest taka tężnia, można sobie usiąść. No, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe przy Sosie, to naprawdę mleko się rozlało, bo nikt, kto projektował ten budynek i myślał o okolicy, nie przewidział odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. To zdecydowane brakiem wizji, pomysłu. Jest tutaj pan Władysław Król i on w życiu nie uwierzy, że nikt nie pomyślał. Po prostu ktoś to zrobił celowo. Potwierdzę, że nikt nie pomyślał. Nie wierzę, że sam się znamy, tak? Nie wierzę, że to jest kwestia po braku pomyślunku. Nie. Przecież to jest oczywiste, to że będą wiedzy. Samochody. To może ktoś to pomyślał po braku wiedzy, tak? Więc tak czy owak mleko się rozlało. Więc dzisiaj musimy tak naprawdę wyważyć. I to jest rola, tak? Rola urbanistów i tutaj urzędników miejskich, żeby wyważyć równowagę pomiędzy zielenią a miejscami parkingowymi. Miejsca parkingowe trzeba tam stworzyć. Tylko żeby to się odbyło jak najmniejszym kosztem zieleni. A skatepark? To już jest załatwione. Jako osoba młoda, która walczyła kiedyś o skatepark, powiem, że takie urządzenia, takie miejsca są jak najbardziej potrzebne, bo one pozwalają ludziom po prostu gdzieś się spotkać. Czy akurat na obozisku? Kwestia też przyjęła. A tu Adam może coś powiedzieć, bo przecież on występował. Adam, powiedz proszę. To znaczy temat obozowiska, parkingów na obozisku. Ja poruszyłem już w ubiegłym roku i wcześniej. Tam dostałem informację po prostu, że w tej części ulicy Winczewskich, o którą walczyłem, tam wzdłuż bloków, tam ma być przeprowadzona duża inwestycja przez miasto. Ziemna, tam nowe instalacje i w ramach tej inwestycji ma być ta ulica odnowiona i mają być wtedy uwzględnione te nowocześniejsze rozwiązania, czyli więcej miejsc parkingowych. Po prostu nie przyjęto mi tego projektu w ramach budżetu obywatelskiego ze względu na to, że te działania podobno będą przewidziane w latach 19-20 jako część inwestycji miejskich. Natomiast nie mam informacji na temat, wiem tylko tyle, że te nowe poprawki w budżecie miasta obcięły część pieniędzy przeznaczonych na rewitalizację parku na obozisku, ale tu przyznam się, nie znam żadnych szczegółów, bo to podobno miał być dopiero przetarg rozpoczęty. Ale ten temat oczywiście, zarówno ja osobiście, jak i w ramach Nowoczesnej też będziemy to śledzić, no i pilnować, no bo to jest nasze miasto, prawda, nasza ta lokalna ojczyzna, więc należy się tym interesować i dbać o to. I właśnie takich inicjatyw potrzebujemy na każdym osiedlu. Państwu zachęcam do angażowania się w swoje lokalne osiedlowe, bo to buduje tak naprawdę społeczeństwo obywatelskie, a tylko społeczeństwo obywatelskie, świadome społeczeństwo obywatelskie ma szansę stawić czoła PiS-owi jesienią, bo my możemy protestować, te protesty są najbardziej słuszne, ale z PiS-em na ulicy nie wygramy, z PiS-em wygramy przez kartę wyborczą. A żeby wygrać przez kartę wyborczą, to frekwencja musi być wysoka. Bo elektorat PiS-u, jak dobrze wiemy, jest dosyć mocno zmobilizowany. Elektorat centrowy, liberalny niekoniecznie, a społeczeństwo obywatelskie to takie, które również bierze udział, aktywny udział w takim razie, a propos tej mobilizacji społeczeństwa, mamy wybory samorządowe na jesieni. Jak zmobilizować według ciebie radomskie społeczeństwo, żeby jednak gremialnie, jak największej ilości poszli do wyborów, świadomi tego, kogo mają wybrać, na kogo zagłosują, bo nikt nie będzie mówił, kogo mają wybierać, ale żeby byli świadomi w ogóle, na kogo głosują. Jasne. Ja dziękuję za to pytanie i ja dziś sobie pozwolę posłużyć się przykładem znowu 15-lecia, bo naprawdę to osiedle jest mi bliskie. Kiedy zaczynaliśmy protesty na 15-leciu, większość osób mówiła, nie da się. Na pewno przegramy, na pewno ten blok powstanie, na pewno nie będzie tam parku. I pierwszym etapem, mozolnym, ale bardzo potrzebna była rozmowa, przekonywanie, dawanie tak naprawdę wiary. Tych ludzi trzeba było zarazić wiarą. I podobnie musimy zarazić dzisiaj ludzi wiarą, że niedopuszczenie PiS-u do władzy u nas w Radomiu jest możliwe, a odsunięcie w wyborach parlamentarnych za rok również. Więc to jest pierwszy punkt. I jak
Zresztą widzimy to gdzieś współrozmawianie z ludźmi, zapraszanie ich do angażowania się. Właśnie gdzieś tego typu organizacji również jak Rady Miasta dla Demokracji. To też jest słuszna inicjatywa, słuszne stowarzyszenie, bo warto się w takie organizacje włączać. Pokazało, że ci ludzie zaangażowali się w protest, uwierzyli, że jest możliwe zrealizowanie pomysłu zagospodarowania skweru Przysowińskiego podzieleń. I jaki był tego efekt? Kiedy już wygraliśmy, kiedy wiedzieliśmy, że bloku nie będzie, będzie park, odbyły się konsultacje społeczne i nawet prezydent Witkowski przyznał, że to były najlepsze konsultacje w Radomiu, wzięła w nich udział rekordowa liczba ludzi. A więc da się budować społeczeństwo obywatelskie w Toni. Na konkretnej sprawie, na tym, że ludzie byli zbulwersowani konkretną sprawą. Ale jak rozmawiać, z całym społeczeństwem? Tu chyba pytanie dotyczyło bardziej tej masowości. Tak. Przecież nie wyjdziemy, czy nie wyjdziecie, czy nikt nie wyjdzie z tubą i będzie krzyczał po mieście. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem rozmawiania w sposób indywidualny, jednostkowo, bo tylko wtedy możemy... tak door to door. I po to też są kampanie wyborcze, kampanie przedwyborcze, żeby gdzieś z tymi ludźmi się spotykać i nawet door to door, nawet jest to wskazane. Przekonywać do tego, żeby nawet nie zagłosować za tą czy inną opcją polityczną. Tylko żeby pójść na wybory i stać się świadomym obywatelem. A co jeśli się okaże, że wynik tych wyborów będzie jeszcze bardziej... niekorzystny z swojej perspektywy niż jak ci ludzie pójdą do tych wyborów. Akurat w to nie wierzę, ale to wtedy będzie trzeba uszanować głos suwera. Mhm. Ja mam takie pytanie właśnie nawiązując już do tego. Ja tak patrzę w szerszym kontekście tego wychowania obywatelskiego. I nie wiem, czy Nowoczesna by poparła coś takiego, taki projekt, nie wiem, to taki jako radny, żeby się na przykład zająć, wychowanie obywatelskie w ramach w szkołach, żeby tą młodzież uczulić na pewne aspekty, wiadomo, żeby nie byli obojętni, żeby nie żyli takim typowo, takim konsumpcjonistycznym, trybem życia, że tylko jestem tutaj, pójdę na kebaba, tam się gdzieś tam zabawię i tak dalej. Żeby im to właśnie było, nie było to im obojętne. I mi się wydaje, że tutaj jest podstawą właśnie w szkołach. Prowadzić w ramach wychowania wiedzy obywatelskiej. Taka propozycja tej właśnie też odpowiedzi, bo ona pracuje w sądzie, żeby na przykład robić takie wycieczki do sądu, żeby z tą młodzieżą, żeby rozmawiać, żeby ich uczulać na pewne rzeczy, tak? Żeby... Ja przyznam szczerze, że ten tydzień miałam taki trochę młodzież nas odwiedzała w sądzie w różnych formach, w różnych sprawach, jako uczestnicy, tacy jako widzowie na sali rozpraw, ale też było trochę jako osób i pokrzywdzonych, i oskarżonych, gdzie były osoby młode. I po prostu jestem, i młode mam na myśli nawet osoby 14-15-letnie. Jestem po prostu przerażona brakiem podstawowej wiedzy i brakiem... nawet chęci zdobywania tej wiedzy, jakoś poszerzania rozumnego, logicznego myślenia w niektórych kierunkach. I to nie tylko w aspekcie takiej wiedzy prawnej, tylko ogólnie życiowej. Niektóre po prostu pytania i niektóre stwierdzenia w rozmowach na sali rozpraw po prostu i odpowiedzi tych młodych osób przerażały mnie. Tak stwierdziłam, że naprawdę tu jest praca u podstaw. Bardzo duża do wykonania. Ja też właśnie zajęcia takie w szkołach. Mówię jako nauczycielka. Jak wspomniałam na początku, Nowoczesna w Radomiu finalizuje program na wybory samorządowe. I jednym z istotnych punktów jest edukacja. I w tej edukacji istotnym punktem, który zapisaliśmy już, jest edukacja obywatelska. Super. Ale jak to realizować? Edukacja obywatelska, która odbywała się poprzez warsztaty. Nie tylko stricte teoretyczne, jak funkcjonuje samorząd, jak się zgłasza projekt uchwały, czy jak się zgłasza projekt budżetu obywatelskiego, ale praktycznie pomóc napisać ten projekt budżetu obywatelskiego. Dobrze wiemy, że osoby, które skończyły 16 lat, czyli wiek już licealny, mogą zgłaszać własny projekt budżetu obywatelskiego. I po to miały być te warsztaty, żeby takie projekty pomagać pisać, żeby pokazać drogę, jak to wygląda, jak wygląda cała procedura angażowania się. Bardzo fajny pomysł, który organizuje Robert Gadoń, jest to, że on sam włącza się w lekcje obywatelskie, przychodzi do szkół, mówi o konstytucji, mówi o prawie, dyskutuje z uczniami o tym, jak wygląda praworządność, jak funkcjonuje samorząd, jak się tworzy lokalne prawo. No jest trochę gwiazdorem, lubi takie rzeczy. To na pewno trzeba mieć talent.
również naszego prezydenta, żeby takie... Czyli rozumiem, że planujecie, żeby te zajęcia, te warsztaty odbywały się na terenie szkół. Tak. Bo myślę, że to jest najodpowiedniejsze, żeby to było na terenie szkół, właśnie się zajęcia będą odbywać po południu, poza szkołą, to młodzieży się nie spotkało. To zależy, kto będzie ministrem edukacji. Żeby nawiązać do tego, jeżeli będzie tak, jak jest, bo mu szkoły nie pozwolą. Oczywiście to nie jest kwestia samorządu. Państwa, do dyskusji przejdziemy później. Jeszcze, żeby ten temat zakończyć jako paroletni dyrektor szkoły był już, mogę powiedzieć wprost, że takie zajęcia da się zrealizować, nie w ramach obowiązkowych zajęć, ale fakultatywnych najbardziej. Ja w poprzednim osobiście budżecie obywatelskim zaproponowałem panu prezydentowi i całemu kolegium, które decydowało, by zorganizować, żeby zachęcić młodych ludzi do interesowania się tym, konkurs wiedzy w społeczeństwie, państwie i prawie na terenie całego. I konkurs ten został uwalony przez komisję, gdzie między innymi siedział pan dyrektor Tyczyński. I dostałem informację, że dzieje się tak dlatego, ponieważ szkoły już to robią na zajęciach wiedzy o społeczeństwie. Więc podejście jest do tego ewidentne. Cieszę się, że mój projekt będzie zrealizowany. Tutaj się pojawiło Hubert Koszmarczyk, partia Razem. Gdzieś tam po cichutku się tutaj zakradamy. Tak, podczas rozmowy w ogóle te dwa wątki, jeśli chodzi o młodych oraz o jakby przywiązaniu, mamy jeszcze wątek właśnie czysto teoretycznej wiedzy o prawie, studiach, ale już niekoniecznie pracy takiej zawodowej, czyli stricte, żeby zobaczyć, jak to wygląda na zewnątrz i z innej perspektywy. Kwestia jest tutaj taki paradoks, zauważyłem, że jest pomiędzy lokalnym, a takim no, ogólnopolskim. To znaczy mówimy o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Pytanie do ciebie, w związku z tym, jeśli zamierzasz tak w Radomiu to robić, pytanie, czy bierzesz pod uwagę przy pracach w kole konstytucyjnym wyjazdu do Warszawy. To znaczy z jednej strony budowanie społeczeństwa obywatelskiego, z drugiej strony no, praca nad taką karierą prawniczą w pewnym sensie i troszeczkę na teorii. I czy masz, pytanie proste, czy masz zamiar zostać w Radomiu tuż po studiach i tutaj zostać i poświęcić kilka lat, bo to nie jest rok, żeby takie społeczeństwo stworzyć? Czy znaczy ja najbardziej wiążę swoją przyszłość z Radomiem, dlatego też nie wyjechałem na studia do innej miejscowości, tylko zostałem tutaj. Czuję się emocjonalnie związany z tym miastem i uważam, że to jest najlepsze miejsce do życia. I tutaj chciałbym jak najbardziej dalej mieszkać, żyć, rozwijać się i działać lokalne społeczeństwo, to co robię teraz. Rozumiem. Jeszcze drugie pytanie, bo to mnie uderzyło podczas poprzednich dwóch spotkań, na których byłem. Rozmowa o młodzieży bez młodzieży. W sensie, że i te rozmowy, które się tutaj toczą, na przykład prowadzenie zajęć ex katedra w szkołach albo po szkole, czyli właściwie w szkole nadal, to jest ten sam budynek, ten sam sposób prowadzenia. Z jednej strony budowanie, jakby edukacja taka bardzo oficjalna, natomiast moim zdaniem jest zero działania w tym. I mam pytanie, bo petycje petycjami, protesty protestami, jestem jak najbardziej za, natomiast co z działaniami, współpracą, która jest kluczowa w tworzeniu społeczności lokalnej, można powiedzieć sąsiedzkiej, ale w tym samym czasie tworzenie społeczności sąsiedzkiej, lokalnej jest praktycznie zbyt dużym zadaniem, żeby budować front opozycyjny na skalę ogólnopolską. I chciałem zapytać, jeśli mam nadzieję, że się jasno wyraziłem, na czym ten paradoks polega. Budowanie lokalnych wymaga więcej czasu i wysiłku wspólnego z różnymi na przykład pokoleniami, a z drugiej strony no, budowanie frontu stricte politycznego. W tym momencie no, nie wyobrażam sobie, że można było to połączyć. Od czegoś musi się zacząć. Tutaj się z tobą nie zgodzę, bo ja uważam, że szeroki front stricte polityczny można tworzyć z ludźmi i sukces strony z nami do samorządu, którą uruchomiliśmy, pokazuje się da, bo poprzez stronę z nami do samorządu ile osób się zgłosiło? Angażuje się kilkanaście osób już. Kilkanaście osób zaangażowało się, które się zaangażowały już totalnie w pracę naszych struktur. Może z strony względu samorządu zgłosiło się raz bardzo wiele osób, które nie było nigdy wcześniej zaangażowane ani w żadne stowarzyszenie, ani w żadną partię polityczną, ale jednak gdzieś w tych swoich lokalnych grupach funkcjonują. W grupach wspólnot mieszkaniowych, w grupach spółdzielnianych, stricte tych malutkich grupach osiedlowych.
Więc jak widać, da się łączyć angażowanie się w sprawy społeczne, nie bycie członkiem partii politycznej, z szerszą ideą szerokiego frontu na wybory samorządowe. Chcesz mi powiedzieć, że znowu pada argument bezpartyjności? Bo ja słyszę, że tych bezpartyjnych się tam tak namnożyło od ostatniego spotkania. To jest raczej... Klub Rady, tak, który też jest bezpartyjny. To samo. Oni nie są bezpartyjni. Ja mam takie pytanie, bo... Znaczy, może to nie jest pytanie, a bardziej dopytanie. Bo na początku swojej wypowiedzi, mówiąc o tym, co Nowoczesna proponuje w swoim programie, wymieniłeś wymianę chodników, prawda, naprawę różnego rodzaju działania związane właśnie z chodnikami. No i oczywiście to jest taki postulat, który dotyczy bezpośrednio każdego z nas, myślę, i znajduje się w programie każdej partii, ale również powiedziałeś, że 1 000 000 złotych przeznaczone w tym budżecie na wymianę chodników to zwykła ściema. I chciałam właśnie zapytać, dlaczego tak uważasz, dlaczego to niby ma być ściema, to jest ściema. Program drogowy, radomski program drogowy, który w swojej kampanii właśnie tutaj był takim szyldowym znakiem rozpoznawczym właśnie w kampanii prezydenta Witkowskiego, został zrealizowany na tyle, ile partia opozycyjna dała, prawda? Więc myślę, że akurat prezydent Radosław Witkowski swoich z tego, co obiecał, się wywiązał, przynajmniej w takim stopniu, w jakim mógł. Więc zarzucanie teraz, że to zwykła ściema, no ja osobiście tego nie rozumiem, więc chciałabym, żebyś to jakoś tłumaczył. Nie wiem. Wiem, że działasz w Młodych Demokratach, więc na początku chciałabym Cię zaprosić do współpracy w ramach młodych organizacji. Młodzi Demokraci i Młodzi Nowocześni, my też możemy wspólnie dołożyć swoją cegiełkę do budowania szerokiego frontu. Tak, Młodzi Nowocześni więc, Demokraci. Więc zapraszam do współpracy, jak najbardziej. I tak, ciągle uważam, że zaledwie 1 milion na chodniki to ściema, ponieważ potrzeby... Lepszy milion niż nic, no. Potrzeby Radomia i potrzeby... Nie, bogaty jesteś z domu, ale ja to tam milionem bym nie pogardził. Potrzeby Radomia i potrzeby Radomia oscylują wokół 10-12 milionów, jeżeli chodzi o wyremontowanie wszystkich miejskich chodników. Więc jeżeli co rok dawalibyśmy tylko 1 000 000 na chodniki, to będziemy bawić się w remontowanie tych chodników co 10-12 lat. Czyli mamy cały czas zamknięte koło, będziemy do tego wracać. A pierwsza, najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o program naprawy chodników, to przeprowadzenie szerokich konsultacji z organizacjami pozarządowymi, na przykład radomskimi inwestycjami, które zaproponowało wytyczenie ciągów pieszych, w których radomianie głównie się poruszają. I to te chodniki trzeba byłoby wyremontować w pierwszej kolejności. A program naprawy chodników to nie tylko wymiana nawierzchni, ale również stworzenie małej architektury, która jest niezbędna do komfortowego życia mieszkańców naszego miasta. Czyli tak jak wspomniałem, parklety, odpowiednie oświetlenie, którego brakuje w bardzo wielu miejscach i czasami aż po prostu strach przejść przez wiele ulic. Więc o tym też musimy pomyśleć. I to są również uporządkowanie skwerów i stworzenie przestrzeni zielonej. No jasne, tylko że tak jak już mówiliśmy, budżet musi być zrównoważony. I ja nie mówię, nie twierdzę, że wymiana chodników nie jest ważna, bo jest. Tylko że jeżeli mamy taką kwotę przeznaczoną, to znaczy, że tych pieniędzy mamy na tyle, znaczy po prostu musimy... Komu zabrać, żeby można było dać te chodniki, wracamy do mojego Musimy rozsądnie prosperować i gospodarować funduszami. I teraz jeżeli chcielibyśmy wymienić wszystkie chodniki w Radomiu, no to cały budżet moglibyśmy przeznaczyć tylko na ten cel, prawda? I stąd te inwestycje rozłożone w czasie po prostu. Także to tak. Jak najbardziej my też zaproponowaliśmy rozłożenie remontów chodników w czasie, bo 4 miliony nie załatwia sprawy wyremontowania wszystkich chodników w Radomiu, ale uznaliśmy, że trzeba przyspieszyć, bo nie może być tak, że radomianie potykają się idąc do szkoły, do pracy. Nie może być tak, że osoby starsze muszą omijać wielkie dziury ciężko, które mają problemy z chodzeniem. Nie może być tak, że dziecko do szkoły idzie po błocie, poboczem drogi, co zagraża jego bezpieczeństwu, po zmroku jeszcze, gdzie nie ma oświetlenia. Takie sytuacje są patologiczne i po to był program naprawy chodników, o którym mówiliśmy, żeby takie sytuacje... Tak, ja już dużo nasłuchałam się o chodnikach i ulicach. Też uważam, że ważna, bardzo ważna sprawa, ale chyba ważniejsze jest zdrowie. I moje takie pytanie, co na temat wprowadzonego do tegorocznego budżetu oddziału rehabilitacji, no i ze służbą zdrowia, bo jakoś całkiem nie mówimy, a jest tak kiepsko. Muszę się wtrącić. W Radomiu
To są sprawy ogólnopolskie, proszę Państwa, no ale już nie, po raz kolejny. Ale jest to budżetu ogólnopolskiego. Co radny może na ten... Ale umówmy się, że między sobą, tuż po zakończeniu spotkania, jak najbardziej zapraszam Państwa do dyskusji. Na razie wszystkie pytania do Patryka. Przyjmuję na kartę. Do Patryka. Jak Pani rehabilitacja jest ważnym, istotnym punktem, który trzeba zrealizować. Niestety nie czuję się ekspertem, żeby rozmawiać z Panią szerzej o zdrowiu. Bardziej łatwiej jest mi rozmawiać zdecydowanie o sprawach obywatelskich związanych z prawem administracyjnym, z prawem konstytucyjnym, bo na tym się faktycznie znam niż szerzej o szerzej. I do Komisji Zdrowia wiem, już na pewno nie będziesz aspirował. Dokładnie. Ale to o sport, zabrali się pieniędzy na sport. Znaczy, na kulturę też. No, a na kulturę też, więc czym ściągniemy do Radomia młodzież? Bo to były wygląd miasta, kultura, sport, to co było ściągnąć. No właśnie to, o czym mówię, że tak naprawdę musimy zadbać o komfort życia mieszkańców. Bo wiadomo, że praca, przede wszystkim godna płaca, to jest podstawa, prawda? I to jak najbardziej wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, nie trzeba o tym mówić, bo to jest sprawa, o którą mówią wszyscy. Ale to również podwyższenie komfortu życia. Młoda osoba, która wraca z pracy, każda osoba właściwie, która wraca z pracy, musi mieć tą perspektywę wyjścia na świeżość, wyjścia na osiedle, odpoczynku w zielonej przestrzeni, uporządkowanej przestrzeni. Musi mieć możliwość oglądania widowisk kulturowych i sportowych, bo to wpływa na jego samopoczucie i rozwój. A więc o tym musimy pamiętać i to jest też kwestia też wyważenia. Ale jeżeli mówimy, gdzieś Pani wspomniała o ludziach, którzy gdzieś wyjeżdżają, to tak naprawdę musimy też gdzieś zacząć tworzyć tożsamość Radomia, bo to jest też jakiś element, który nas łączy z danym miastem i który nas powstrzymuje od niewyjeżdżenia albo odwracania do naszego miasta. I my tak naprawdę mamy z czego być dumni jako Radomianie, bo mamy naprawdę świetną historię. Jasne, nie będziemy rywalizować z Krakowem. A zamku nie, jak z zamkiem? Mamy zamek czy nie odbudować? Mamy naprawdę świetną historię. Chociażby 1401 rok, Unia Radomsko-Wileńska, 1505 Nichilnowil, czy 1976 Czerwiec 76. No dobrze, ale odbudować ten zamek czy nie? Odbudować zamek powinniśmy już dawno. To jest kwestia, która nie ulega żadnej wątpliwości. I już w latach... Przystąpisz do kolegi w odbudowy zamku, które zachowali prowadzi? I w latach Polski Ludowej, gdzieś były rozmowy nawet przecież z Kościołem o możliwości oddania budynku, który się obecnie zajmuje plebania. I takie ustalenia gdzieś wpadły. Tak? No dobra, jak jesteś za? Czy zatem jakoś włączysz się w działanie kolegium odbudowy Zamku Królewskiego? Ja działania kolegium najbardziej popieram. Przecież się nie rozerwie. Ale co za duże, to niezdrowe. Nie wiem, przecież się nie rozerwie. Pozwolę sobie tym razem zadać panu prowadzącemu. Bardzo chętnie. Chcesz mieć posłuchać? Ale bardzo chętnie. Więc pierwsza taka sprawa, powiedział pan, że w tamtym roku składał pan petycję, list do... Wniosek do budżetu. Tak, wniosek o zorganizowanie konkursu dotyczącego, prawda, aktywizacji młodych ludzi do udziału w wyborach. Przynajmniej ja to zrozumiałam. Dobrze? No, miał być konkurs wiedzy o społeczeństwie, państwie tak. I prawie. I wiedziałem, że młodzieżówka Platformy nie wybaczy. Tak. Nie, chodzi o to, że tutaj pan sugeruje, jakoby pan prezydent zupełnie nie był zainteresowany. Ale oczywiście, że nie jest zupełnie zainteresowany. A konkurs Nic o nas bez nas, o samorządzie terytorialnym organizowany w tym roku dla uczniów klas licealnych. Właśnie dzisiaj odbył się drugi etap tego konkursu, którego pan prezydent jest współorganizatorem. To też nie jest żadna forma aktywizacji młodych ludzi i pogłębiania ich wiedzy? Z tego co wiem i na ile moje doświadczenie pokazało, bo jeszcze byłem dyrektorem i uczyłem wiedzy o społeczeństwie w momencie, kiedy pan prezydent obejmował, pamiętam doskonale w 2014 roku, swój urząd, wówczas nie był zainteresowany. Być może troszeczkę zmądrzał i postanowił skorzystać z tych moich podpowiedzi, aczkolwiek nie widzę w haśle Nic o nas bez nas, ani pasła o samorządzie terytorialnym, ani nie widzę
o państwie, ani widzę o prawie. My tu rozmawiamy o pewnej edukacji obywatelskiej, która nie dotyczy tylko i wyłącznie samorządu, ale dotyczy poszanowania prawa, poszanowania konstytucji i rozumienia rangi tego... Samorząd terytorialny nic o nas bez nas. Na przykład dzisiaj było pytanie o konstytucję, tak? Czyli to dla pana też, nie wiem, to nie wchodzi w skład prawa, jakiejś wiedzy konstytucyjnej, czyli... No nie wiem, może nie mam takiego... Zawężone tylko nie mam takiego wykształcenia jak pan, aczkolwiek WOS-em również się zajmuje i w pewnym sensie... Ja nie słyszałem o tym konkursie, szczerze powiem, więc nie jest on chyba zbytnio rozpropagowany. No, jest. A troszeczkę się... No nie jest, bo troszeczkę się interesuje tak... To nie znaczy, że nie jest, bo ja... Gdyby był, to chyba relacjonowałoby to jakkolwiek media, byłoby jakieś nagłośnienie tej sprawy. No oczywiście. A nagrody byłyby na tyle atrakcyjne, żeby wszyscy chcieli to robić. Może sobie pan wpisać konkurs Nic o nas bez nas, jest mnóstwo stron. Bardzo chętnie się zapoznam. Jak będę mógł się odnieść do treści tego konkursu, to wtedy będę mógł skomentować w pełni, żeby nie być krzywdzącym dla pana prezydenta. Gdyby się okazało, że jestem w błędzie i pan prezydent jednak doszedł do wniosku, że warto w to zainwestować, to ja tylko będę się z tego powodu cieszył, będę go dopingował i tylko przykro mi, że tego typu inicjatywę, którą ja zaproponowałem, odrzucił jako taką, którą powinna realizować szkoła, a na własną rękę swoją zrealizował. Ale dobrze, no, lepiej w ten sposób niż, jakiego, dobrze, niż bez jeszcze tego. Jeszcze takie drugie pytanie, przepraszam pana, jeszcze momencik. Wcześniej powiedział pan również, że kolokwialnie mówiąc, prezydent pokazał środkowy palec... Swoim radnym, tak. No, tego tak, to już zupełnie nie rozumiem. No, jeżeli mówi pan prezydent w moim programie, że radni mu są do niczego niepotrzebni, no to niektórzy wzięli to sobie do serca i odeszli do innego klubu. To chyba prościej nie można tego ująć. Nie, no nie. To, że radni, decyzje o odejściu radnych z klubu Platforma Obywatelska były uwarunkowane zupełnie czymś innym, co oczywiście ci ludzie mówią w mediach, a pan prezydent powiedział, że radni nie są mu do niczego potrzebni już po odejściu radnych z klubu, to też jest warte zauważenia. Ale kiedy to radni absolutnie, nie umieli się dogadać w sprawie budżetu. Tak? I prezydent, do kompetencji prezydenta należy przygotowanie budżetu, a przegłosowanie go i dyskusje nad tym należą tylko i wyłącznie do kompetencji Rady Miasta. Więc zarzucanie panu prezydentowi, że pokazał środkowy palec, cokolwiek miałoby to znaczyć, radnym jeszcze swojej partii, jest już dla mnie naprawdę mi jako osobie młodej bardzo krzywdzące, ponieważ na co dzień mam okazję współpracować zarówno z panem prezydentem, ale nie tylko, i widzę, jak ta współpraca przebiega. Stąd... Zupełnie inne wrażenie najwidoczniej mieli ci radni, którzy odeszli. Najwidoczniej zupełnie inne wrażenie miał radny Pszczoła. Najwidoczniej zupełnie inne wrażenie miał nawet... przykładu radnego Pszczoły. Ale miał nawet radny wspólnoty samorządowej, w tej chwili Leszek Pożyczka, który po przegłosowaniu budżetu, już po tym wszystkim powiedział, że przestaje popierać propozycję pana prezydenta, ponieważ nie jest on w stanie w żaden sposób dogadywać się z Radą Miejską. I traktuje trochę Radę Miejską jako zło konieczne. I to jest widać. To widać po wystąpieniach. Była pani na ostatniej sesji budżetowej? Tak, starałam się wchodzić na sesję budżetową. A słyszała pani wystąpienie pana wiceprezydenta Frysztaka, który mówił do jednej z pań prezes stowarzyszenia. Sekundka. Rady Miasta mówił, powiedział, proszę wyprowadzić tego młodego człowieka na... Ale my nie rozmawiamy w tej chwili, my w tej chwili nie rozmawiamy o panu przewodniczącym Wójciku, bo to jest inny temat. Rozmawiamy o panu prezydencie w ekipie. I pan prezydent Frysztak mówi do starszej kobiety, która od wielu lat jest szefem stowarzyszenia proekologicznego, że ta pani drepcze sobie tu, drepcze sobie tam i nie można się nawet z nią skontaktować, kiedy ta kobieta upomina się o coś, co miasto i spółka miejska przyrzeczyła. Tak, tylko więc że wcześniej pan prezydent powiedział, że jeden z wydziałów w Urzędzie Miasta wielokrotnie próbował się skontaktować z tą osobą, no i próby były nieudolne, ponieważ siedziba zawsze jest... No może były nieudolne, rzeczywiście, dobrze, proszę państwa, ale Patryk nam się nudzi. Ja jestem przekonany, lekceważyć. Okej, to ja proponuję coś takiego. Ponieważ tak czy owak jesteśmy wstępnie umówieni na rozmowę, że zrobimy spotkanie z Młodymi Demokratami, będziecie mogli się wypowiedzieć. Zaprosimy, mam nadzieję, że przybędą tutaj osoby z różnych opcji, których
będziecie mogli z nimi porozmawiać. Myślę, że to będzie najlepsza formuła. Rozmawialiśmy wstępnie z młodymi demokratami, spróbujemy, ale ponieważ jest w tej chwili kilka akcji prowadzonych, nie możemy też się wyrobić już z tym wszystkim. Czy są pytania jeszcze? Ja chciałam coś powiedzieć. Ja mam nadzieję, że już nie do mnie, bo skradnę całą szopę, tylko czego bym nie chciał. Problemem miasta jest to, że się korkuje. W pewnych godzinach nie można przejechać, są pewne ronda bezkolizyjne z sygnalizacją świetną. Wiadomo, że jak sygnalizacja nie działa, rondo jest w pełni przejezdne. W chwili, gdy awaria zostanie usunięta, natychmiast są korki. Ulica Okulickiego stoi, Reja stoi, Libanowskiego stoi, 25 czerwca stoi. Jaki pomysł ma Nowoczesna na to, żeby odkorkować miasto? Efekt jest taki, że zmniejszy się zanieczyszczenie i ewentualnie ocena inwestycji drogowych w mieście. Bo prawdopodobnie niedługo będziemy mieli paraliż komunikacyjny, jeżeli będzie opóźnienie przy budowie trasy NS, Wojska Polskiego 25 czerwca. Ja nie wyobrażam sobie, jako osoba, która codziennie musi dojechać z prowincji i przejechać przez miasto, jak ja będę miał to zrobić. Bo ja w tej chwili pół godziny przejeżdżam przez miasto, żeby... A przecież Radom to nie Warszawa. Tutaj wiadomo, że kluczowe są te duże inwestycje, tak? Jak chociażby trasa NS, którą dzisiaj są problemy, przy której dzisiaj widzimy, że zostaje unieważniony przetarg, bo Urząd Miasta najprawdopodobniej doszacował koszt, albo to inwestor przeszacował swoją wycenę. Ale warto postawić na zrównoważony transport. Zrównoważony transport pomiędzy ruchem samochodowym, pieszym, a rowerowym. A autobusowy? Autobusowy również. Autobusowy również, jak najbardziej tak. Więc zrównoważony transport to, o czym mówiłem, to jest program rowerowych chodników dla pieszych. To jest raz. Zrównoważony transport to jest budowa nowych dróg rowerowych. To jest wytyczenie specjalnych ciągów komunikacyjnych w konsultacjach z państwem, bo to wy wiecie tak naprawdę, gdzie najczęściej chodzicie, a nie urzędnicy, którzy są zamknięci najczęściej w czterech ścianach swojego gabinetu i do pracy dojeżdżają samochodem i tylko się poruszają na linii sklep, dom, urząd. To jest punkt drugi. Punkt trzeci. Są kolejne stojaki rowerowe, których w mieście brakuje. Punkt czwarty to są punkty naprawy rowerów, bo rower po drodze ma nam się prawo popsuć. Więc jak najbardziej musimy to zainwestować. I Nowoczesna rok temu składała taki projekt, dokładnie nawet chyba Katarzyna Kajowska składała taki projekt do budżetu obywatelskiego, zwiększenia liczby punktów naprawy rowerów, który nie przeszedł. Ja mam takie jeszcze jedno takie krótkie pytanie. Niech panu takie pytanie z tym rowerami. Krótkie pytanie takie. Czy przewidujecie, bo mówię, ja mieszkam poza Radomiem, tak? Mieszkam poza Radomiem. Bardzo chętnie bym chciała to jechać sobie z gminy Kowala, dojechać do Radomia. Czy przewidujecie jakieś porozumienia z innymi gminami, żeby utworzyć, bo ja mieszkam w takim miejscu, że nie jestem w stanie dojechać do Radomia po prostu rowerem. W bezpieczny sposób oczywiście. Skarżyszewy, prawda? To jest genialne rozwiązanie, budowa takich dróg, które mogą łączyć sąsiednie gminy, prawda? Więc jak najbardziej, tak, tutaj prezydent musi być aktywny w tym aspekcie. Tutaj po prostu trzeba usiąść do przysłowiowego stołu z wójtami różnych gmin wokół i dojść do pewnego porozumienia, jak to rozwiązujemy, jak to finansujemy i gdzie wystąpić o środki. Jak najbardziej tak. Ja bym jednak poprosił o odpowiedź na pytanie odnośnie tej komunikacji, bo rowery tak, piesi tak, autobusy tak, ale jest grupa kierowców, która nie ma co zrobić z samochodem, nie ma jak dojechać, muszę przejechać przez to miasto i tak, w godzinach szczytu ja pół godziny stoję w korkach. Jadę sobie tak z doskoku, prawda, spokojnie, od jednego świata do drugiego świata, jedno rondo, drugie rondo. Przecież rondo Kotlara to jest absurd komunikacyjny, o którym wszyscy wiedzą. Ale tam chyba pieniądze były, ja tu wejdę w unijne i jeżeli połączymy, to musimy. Jest okres trwałości projektów, ja podejrzewam, że zazwyczaj jest to 5 lat. To rondo Kotlara stoi już od 10 lat, bo w 2008 roku, zdaje się, było założone. To chyba pytanie bardziej do MZDK niż to... Tak, ale to są pytanie, tak, kwestia... MZDK i tutaj odpowiednie organy w Urzędzie Miasta, ale tutaj widzę gdzieś stworzenie pewnego rodzaju zespołu ludzi, którzy powinni na tym tak naprawdę usiąść i mieć te zadanie zajęcia się tym tematem odkorkowania miasta. I to fachowcy z transportu, z uczelni. Jednym zadaniem tej grupy, która powinna powstać, powinno być cel odkorkowania miasta. Jeszcze jedno pytanie, już dobrze, zostawmy kierowców, prawda, cyklistów i tak dalej. Radom potrzebuje inwestycji i co zrobić,
żeby przyciągnąć tutaj inwestycje, ale takie, które zapewnią miejsca pracy na odpowiednim poziomie, nie w handlu. Wysokopłatne miejsca. Wysokopłatne, tak. W strefach ekonomicznych powstają duże hale, które będą zatrudniały niewielkie ilości osób, bo to są firmy spedycyjne, kurierskie i tak dalej. Czy wydanie najlepszych gruntów na inwestycje, które nie zapewniają wysoko płatnych stanowisk, prawda, gdzie ludzie z Radomia będą mogli realizować wyższe aspiracje niż wykładanie towaru na półkę? Jak przyciągnąć takich inwestorów? Co może Radom mi zaoferować? Tańszą ziemię. Znaczy zdecydowanym problemem jest to, że ziemi już nie ma. Została rozdana na byle co. I dokładnie o tym chciałem powiedzieć. Zdecydowanie problem jest to, że nie ma w Radomiu gruntów, na których można tak naprawdę inwestować. Są to niewielkie przestrzenie, ale przestrzenie idealne po to, żeby ściągnąć do Radomia usługi związane z IT czy usługami finansowymi. I Wadim Tyszkiewicz, chyba jeden z lepszych samorządowców w Polsce, pokazał, że da się. Nowa Sól to było miasto z wysokim poziomem bezrobocia. I on powiedział, da się ściągnąć inwestorów do Nowej Soli i to zrobił. Utworzył Centrum Przedsiębiorczości, które zajmowało się tylko ułatwianiem życia potencjalnym przedsiębiorcom. Łącznie z tym, że często wypisywali ci urzędnicy całą dokumentację do danego przedsiębiorcy tylko po to, żeby on zaczął inwestować w Nowej Soli i to przynosiło efekty. I dzisiaj w Nowej Soli jest znikome bezrobocie w porównaniu z tym, co było jeszcze 12 lat temu, jak Wadim obejmował swój urząd. Bo jest obserwowane takie zjawisko, że jeżeli pojawi się jeden znaczący inwestor, to za nim pójdą następni, bo wiadomo, że taki przeciera szlak. Paręnaście lat temu w Radomiu było tak, że jak się ktoś pojawia, to kazali mu przy okazji zbudujesz halę, ale to wyremontuj chodniki właśnie, zbuduj drogi i tak dalej. Wszyscy inwestorzy się zniechęcali. W tej chwili właśnie wydaje mi się, że potrzeba podjąć działania po to, żeby pojawił się inwestor taki, który może właśnie posłużyć się jako ten magnes, który ściągnie. Odbudowuje się teraz szkolnictwo zawodowe, jest szansa. Musimy tak naprawdę postawić tutaj na aktywną prezydenturę, która będzie inicjowała misję handlową, prezydenturę, która otworzy Centrum Przedsiębiorczości i weźmie po prostu wzór z Wadima Tyszkiewicza, który bardzo często w późnych godzinach nocnych potrafi pojechać do danego potencjalnego inwestora, usiąść z nim do stołu i rozmawiać, bo akurat o tej porze ten inwestor miał czas, nie pracował na etat od godziny 8 do godziny 16, jest prezydentem całodobowym i to jest aktywna prezydentura. I takiej do gospodarza Radomia trzeba życzyć. Tutaj pytanie od pana. Ja chciałem zadać panu pytanie jako politykorze. Tak, jak wydarzeń w ubiegłym roku w czerwcu w Radomiu, a obecnie w Katowicach i Wrocławiu, czy widzi pan problem odrodzącego się w Polsce nacjonalizmu i faszyzmu? Jeżeli tak, proszę zostawić. Te wydarzenia, które gdzieś reporterzy z telewizji pokazali, pokazują, że mamy problem z odradzającymi się ruchami neofaszystowskimi. Ja w ogóle nie potrafię zrozumieć, jak za jednym razem można czcić Adolfa Hitlera i wolną niepodległą Polskę. Czy ci ludzie nie dostrzegają tego, że to jest pewne nieporozumienie, delikatnie się czuć? To totalna sprzeczność w ogóle, który się nie da połączyć w żaden sposób. Tego, pan jest młody człowiek. Już do odpowiedzi na pana pytanie dochodzę. Jak najbardziej mamy problem. I dlatego Nowoczesna wielokrotnie apelowała o rozwiązanie, o delegalizację raz ruchów narodowych, dwa Młodzieży Wszechpolskiej. Ponowiliśmy te wnioski teraz po wydarzeniach, które zostały pokazane w Superwizjerze. To też jest to, o czym ja mówiłem, że już wiele lat temu jako młoda osoba te antyjudaistyczne hasła dostrzegaliśmy i chcieliśmy je po prostu zamalowywać i o tym też głośno mówiliśmy. A więc tak, odpowiadając na pytanie, mamy problem. Ale problem, który też jest winą rządzących, bo to oni nakręcają spiralę nienawiści od dłuższego czasu wobec różnych nacji, wobec różnych narodowości czy wyznań. I tutaj też trzeba się zastanowić. Zastanowić się i pójść po rozum do głowy i przestać nakręcać tę spiralę nienawiści. Bo to pytanie, które chciałbym zadać, jest w pewnym nawiązaniu do pytania, które pan zadał. Chodzi o generalnie o aksjologię. A ty jesteś, deklarujesz konstytucjonalista przyszły, tak? W sytuacji, w której się znaleźliśmy, jak bo właściwie nie mamy państwa prawa, nie mamy konstytucji.
jakie widzisz rozwiązanie powrotu do aksjologii? Konstytucję mamy. Tylko Prawo i Sprawiedliwość nie przestrzega. Nie przestrzega, ale jak wrócić po tych wszystkich? Konstytucję jak mamy. I niestety to jest dosyć bolesne. Bo lawina ruszyła. Nie da się tak naprawdę jednym aktem prawnym do tego wrócić. Tak. To będzie wiele lat ciężkiej pracy. Niestety takie mam wrażenie. Na tym, żeby przywrócić ład i praworządność w Polsce. Ale trzeba to zrobić. Czy raczej... Nie wydaje mi się, bo konstytucję mamy, ona się przez wiele lat sprawdzała. Jasne, można dyskutować nad tym, czy ona jest we wszystkich aspektach należycie napisana, bo takie mamy uroki demokracji, jak najbardziej warto dyskutować zawsze o tym, czy trzeba coś zmienić, czy nie. Ale na litość boską musimy tego przestrzegać i nie da się wrócić teraz niestety żadnym jednym pojedynczym aktem do tego, co było, bo PiS naruszył. PiS zlikwidował Trybunał Konstytucyjny w Polsce. PiS tak naprawdę kładzie łapy na wyborach, które się odbywały. PiS majstruje przy Sądzie Najwyższym. Ale w obrocie prawnym będą różnego rodzaju toksyczne wyroki, tak. Toksyczne orzecznictwo. Co z tym zrobić? Ja tutaj mam nadzieję, że grupa naprawdę wybitnych prawników będzie pracowała nad rozwiązaniami. I to jest element, który powinniśmy robić już teraz. Bo my musimy mieć w perspektywie to, że za rok jako szeroki front demokratyczny ten PiS od władzy odsuniemy. I my musimy mieć konkretną propozycję konkretnych aktów prawnych już napisanych, co zrobić w pierwszych miesiącach po objęciu rządu. A ja jednak jeszcze pójdę w motyw edukacyjny, ale w nawiązaniu, ale ja uważam, że młodzież trzeba edukować i ludzi, społeczeństwo ogólnie, ale w nawiązaniu do pytania pana, czyli o te takie nacjonalistyczne nastroje i o taki brak tolerancji gdzieś tam coraz bardziej się pojawiający. Ale właśnie z punktu widzenia takiego bardziej działania lokalnego, no bo nie będziemy się, rozmawiamy w końcu tutaj o panu ewentualnym przyszłym radnym, albo ogólnie o osoby zaangażowanej w to, co się w mieście dzieje. Czy nie uważa pan, że ponieważ no, w różnych miastach, gdzie te grupy społeczne różnych narodowości są bardziej widoczne, w Warszawie mamy Muzeum Polin, ale są i centra wielokulturowe, jest centrum wielokulturowe w Łodzi, bo Łódź była ogólnie miastem, gdzie no, duża społeczność to była społeczność żydowska. Ale no, nie chcąc się skupiać tylko i wyłącznie na tej jednej nacji, bo nie oszukujmy się, to nie tylko o Żydów chodzi. Mamy coraz więcej ludności napływowej ukraińskiej, mamy ludność w mniejszej ilości, ale mimo wszystko z krajów arabskich, z Turcji, gdzieś tam z Iranu, z Pakistanu. Są te osoby, funkcjonują przeważnie jako właściciele jakichś tam małych restauracji czy coś, ale funkcjonują. Mamy społeczność swoją radomską, romską. Czy nie uważasz, że też powinno powstać takie właśnie, ja nie mówię w wydaniu wielkiego miasta, bo to jest też potrzebny budynek i jakaś przestrzeń na to, ale coś na zasadzie właśnie takiego centrum wielokulturowego, żeby te osoby, które są z innych nacji, z innych kultur, mogły wyjść, zaprezentować sobie to społeczeństwo, żeby jeśli już ludzie chcą sobie na siłę tworzyć jakichś wrogów, to żeby, ale mówię z taką przekorą, bo na razie to jest takie tworzenie sobie wroga na zasadzie jestem przeciwko czarnemu ludowi, którego jedynie widzę w telewizji, w filmach przyrodniczych. Na tej zasadzie. Jestem antysemitą, ale tak czy nie mam styczności z tymi ludźmi, ale jestem już nastawiony na nie. Być może jakby takie centrum powstało i by ci ludzie mogli wyjść z tego ukrycia. Żeby kawałek swojej takiej działki kulturalnej mieli ci Ukraińcy, którzy są w Radomiu, kawałek Romowie, bo wiem, że kiedyś był taki pomysł społeczności romskiej, żeby to stowarzyszenie Romano Waść chyba, miało się coś takiego w Radomiu utworzyć, spełzło na niczym, mieli mieć teren przeznaczony pod budowę takiego centrum, włącznie ze szkołą i tak dalej, spełzło na niczym. I czy nie uważasz, że powinno się coś takiego w Radomiu stworzyć i taki front ponadpartyjny, że każdy powinien być zainteresowany, żeby jednak edukować społeczeństwo w tym kierunku tolerancji poprzez styczność z tymi ludźmi. Jak najbardziej tak. Ja uważam, że ludzie boją się przed tym, ludzie się boją tego, czego nie znają. Tak. Ale nie zamykałbym tych wszystkich organizacji, które zrzeszają sobie osoby różnych kultur, w budynku.
Ja bym zorganizował spotkanie na ulicy. Mamy naprawdę dobry deptak. Deptak, na którym co każdego lata stoi scena. Tego nie wykorzystujemy. Scena jest wykorzystywana raz, dwa razy w tygodniu. Dlaczego nie zorganizować odpowiednich spotkań kulturowych pod hasłem Tydzień Żydowski? Na przykład. Ja nie mam nic przeciwko temu, że gdzie moglibyśmy mieć styczność z tymi ludźmi, z tą kulturą, z tymi ocachowaniami i zmniejszamy wtedy wyzwanie, prawda? Bo jeżeli stworzymy... Spotkać się ze sobą, prawda? Dokładnie tak. I to też buduje społeczeństwo obywatelskie. To też buduje jeszcze... Nie zamykajmy się w jakichś budynkach, gdzie trzeba samemu pójść. Bo tam większość ludzi nie pójdzie, no bądźmy szczerzy. Przenieśmy to wszystko na ulicę, tam się spotykajmy. I tam będziemy na siebie nawet przypadkiem czasami wpadać, będziemy obserwować tą kulturę, będziemy ją poznawać, a przez co coraz mniej się będziemy po prostu bać. I to i tylko, i nie nawet, nie tylko osoby różnych ludzi z Nauce Żarowskiego, ale wszystkich, również młodych artystów. Mamy świetną szkołę muzyczną, mamy szkołę klasyczną. Dlaczego? Mamy wiele zespołów muzycznych i artystycznych w szkołach gimnazjalnych, w podstawówkach, w licach. Dlaczego my tego wszystkiego nie przeniesiemy na Żeromskiego w momencie, kiedy nie musimy przecież organizować dużego wydarzenia, żeby ci młodzi gdzieś tam pokazywali. Oni muszą się rozwijać, muszą walczyć z treną. Im wystarczy naprawdę ta scena, która i tak tam stoi, więc żadnych kosztów miast dodatkowych nie ponosi. A po prostu zabezpieczenie bezpieczeństwa przez Straż Miejską i odrobina zachęty. Dlaczego tego nie przeniesiemy na Żeromskiego? Jeszcze jedna rzecz, tak jak tutaj właśnie taką sugestię odnośnie właśnie wytworzenia właśnie takich na przykład Tydzień Kultury, no nie, ja nie są żydowskie. Ja jestem wieloletnim takim rękodzielnikiem i biorę udział w różnych kiermaszach, tak? Tak. Ale mówię, biorę udział w różnych kiermaszach i co ludzi bardzo przyciąga? Jedzenie. Właśnie zrobić jakby takie, żeby no to wszystko ludzie mogli sobie skosztować pewnych potraw no, nie danej kultury. Widzę, że połączenie naprawdę rewelacyjne by było. Może być bardzo ciekawy do programu samorządowego. No, no muszę się teraz wciąć, bo już widzę, że na moją działkę strasznie wszyscy wchodzą. Ale to programy mam zapisane. Ja też z Nowoczesnej jestem. Ja od samego początku, odkąd należę do Nowoczesnej, jestem, to jest tak jakby moja działka, kwestie obcych kultur, kwestie międzynarodowe. Pracowałam prawie 6 lat na kontrakcie zagranicznym w kraju muzułmańskim. Mam córkę, która też przeszła na islam, mam muzułmanów w rodzinie. I tu mam parę rzeczy do poruszenia. Córka pracuje teraz i mieszka z rodziną w Niemczech, gdzie pracuje w organizacji dla uchodźców i imigrantów. Rewelacyjny przykład, jak się integruje uchodźców i imigrantów. U nas są też ludzie, przedstawiciele innych kultur w okolicach Radomia. Jest w Lisowie, nie wiem jak to jest daleko od Radomia, ośrodek dla cudzoziemców, bo tłumaczę nieraz jako tłumacz jakieś tam dokumenty dla cudzoziemców będących w tym ośrodku. To jest bardzo potrzebne, bo w Radomiu jest jednak bardzo duże, bardzo silne są to organizacje narodowościowe i te rasistowskie i te, nie wiem jak z faszyzmem, ale pamiętacie jak skopano na którejś z tych manifestacji KOD-u jeszcze? No to kto to zrobił? Poza tym przegrałam teraz, nie, 2 miesiące temu, sprawę w sądzie o hejt w internecie związany z nienawiścią na tle rasistowskim i narodowościowym. Zhejtowano strasznie mnie i swoją córkę, moją córkę, nazwano nas handlarzami ludźmi do Egiptu i tak dalej. I złożyłam doniesienie do prokuratury. Prokuratura, dlatego że mi się pojawiło jako operatorowi bloga, administratorowi IP komputera i dostarczyciel komputera, dostarczyciel internetu i widziałam, że to jest ktoś z Radomia. Dlatego poszłam, złożyłam doniesienie do prokuratury. Owszem, zbadano, że jest to osoba z Radomia, natomiast prokuratura umorzyła to dochodzenie. Nie. Nie jest to szkodliwe społecznie, oczywiście. No właśnie, odwołałam się do sądu i sąd też oddalił moją skargę w tej sprawie.
Także po prostu ma się to wszystko dobrze. A naprawdę rewelacyjne są pomysły. W ogóle uważam, że kwestie uchodźców i imigrantów, która wcześniej czy później do nas dotrze i musimy się tym zająć, nie szukajmy rozwiązań jakichś nowatorskich tutaj dla nas, czy w samorządzie, czy na skalę ogólnopolskim, tylko weźmy gotowce od Niemców, którzy mają to rewelacyjnie opracowane. Tam się właśnie organizuje spotkania integracyjne, festiwale kultur, gotowanie wspólne. Od Niemców są miasta, w których to się dzieje. Mówię, jest w Łodzi centrum wielokulturowe imienia Marka Feldmana chyba bodajże, Edelmana. Także my nie musimy wybiegać aż za naszą granicę, żeby z miast, które się tym zajmują, brać przykład. Ja ostatnio w Galerii Słonecznej widziałam muzułmańską rodzinę. Normalnie dzieci, ludzie w Galerii są. Oczywiście nie udaje się. Nie ma pytań. Oczywiście możecie Państwo zostać w kuluarach porozmawiać. Zapraszam na przypuszczenie ciasto i herbatę na dół. Można porozmawiać. Ja jeszcze chciałam jedną rzecz taką, skoro już się dorwałam do głosu, bo już miałam kilka razy. Ale to ma być pytanie. Nie, albo komentarz, nie. To przepraszam. Komentarz, może komentarz. Ale do tego, co powiedział Patryk. Jeżeli tak, to do oczywiście całej dyskusji może, bo teraz może jakoś tak, teraz jakoś tak się na koniec atmosfera poprawiła i wyciszyło się i uspokoiło i rzeczywiście jakieś konstruktywne pytania, jak coś zrobić dla dobra naszej tutaj radomskiej społeczności. Ale na początku, to przez pierwszą część spotkania, miałam takie wrażenie, że przyszliśmy tutaj pod hasłem Radom dla Demokracji i w sumie jako opozycja i chcemy coś wspólnie zrobić, żeby jakoś wybrnąć z tego strasznego pata, w którym się znaleźliśmy teraz w Polsce. Jeszcze mając na uwadze to, że prezes Kaczyński powiedział 2 dni temu, że jeszcze 2 kadencje co najmniej są potrzebne, bo on musi dokładniej przeorać całą Polskę. A my się tutaj spotykamy jako opozycja i w zasadzie zamiast jakieś konstruktywne wyciągać wnioski i jakoś porozumiewać się na bazie takich konstruktywnych pomysłów, to miałam wrażenie, że się zwalczamy, że a może przyłapiemy go na czymś, a nie dasz sobie rady, a nie masz doświadczenia, a tamto, a szansa, a co zrobicie, a nie przyszliście na... No właśnie. Testujemy odporność kandydatów i ja nie jestem od tego tutaj, między innymi, ale także i pytania, żeby głaskać Państwa, wspierać, motywować, tylko brawo. Ja nie uważam, że odporność kandydatów jest najlepszą cechą. Uważam, że znacznie lepszą cechą jest chęć konstruktywnej współpracy, do której musi dojść, po prostu apeluję, żeby do tego doszło. Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji ten cykl spotkań otworzyło, on się nazywa Radom Samorządny. My chcemy poznawać ludzi, a poznaje się ludzi zadając mu pytania. Te pytania zadawane są, jeżeli chodzi o moje 5 pytań, nasze 5 pytań stowarzyszenia, ogólnie, i to jest pytania od różnych ludzi, z kilkudziesięciu pytań wybieramy przez głosowanie te, które chcemy zadać. Pan redaktor zadaje swoje pytania, osoby zadają swoje pytania. W jakim celu chcecie poznać tych ludzi? No, w Radom Samorządnym, jeżeli to jest kandydat. Prosta odpowiedź. Jest taka strona z nami do samorządu. 5 twarzy. 4 tutaj mamy, pani Kalinowskiej nie ma. No i my chcemy wiedzieć, kto się kryje za twarzą. Nie, ja znam. Ja uważam, że ta inicjatywa pod hasłem Radom Samorządnym jest jak najbardziej słuszna, bo dzięki temu możemy się spotkać, możemy podyskutować, możemy porozmawiać i bardzo często wypracować wspólne pomysły gdzieś na Radom i na wspólne inicjatywy. Jeszcze ja tutaj proszę zwrócić. Idea tego jest jak najbardziej słuszna. Ja się cieszę, że czasami trzeba zadawać trudne i ciężkie. Ja jeszcze mam pomysł. Dla pana redaktora mam taki pomysł. Może w ramach swoich programów. Ale to też może w kuluarach, bo ja chciałem skończyć to spotkanie oficjalnie. Oczywiście. Przepraszam, momencik zaraz. Krzysztof, jeszcze oficjalnie tak. Dokończę tylko to. Dziękuję bardzo, że pan powiedział. Dziękuję za spotkanie i dziękuję panu redaktorowi. Proszę Państwa, nie jest celem naszym i nigdy nie było to, żeby kogokolwiek atakować. Jeżeli uznawane jest pytanie za atak, no to sorry, na tym polega demokracja, że my możemy rozmawiać o wszystkim i takie pytania chcemy zadawać. Chcemy zadawać te pytania wszystkim.
powiedziane na samym początku, byli to bezpartyjni obecni. I Rady Wędzonka. Rady Wędzonka z Platformy Obywatelskiej. Za tydzień zapraszam na spotkanie, również Nowoczesną zapraszam, będzie przewodniczący SLD, Marcin Dąbrowski. Tak, zapraszam. Dlatego. Na rozumiem swojej fanki już. Te spotkania między innymi mają to, żebyśmy poznali wszystkie partie. Dlatego, że tak. Kiedyś rozmawialiśmy, droga Ewo, na ten temat, że trzeba przeczytać program, żeby wyrażać opinię na temat partii, prawda? Ludzie z, w tej chwili jest, mamy no niestety kulturę obrazkową, raczej oglądają obrazki na Facebooku. Zamknięte. To jest bardziej przemawia do człowieka niż powiedzmy pismo. Więc również te rzeczy, które wyłuskaliśmy dzisiaj, mam nadzieję, ze zrozumienia, co Nowoczesna chce stworzyć, na bazie naszej małej ojczyzny, czyli na bazie Radomia, jest jak najbardziej słuszne i w tym kierunku będziemy szli i będziemy te pytania zadawali kolejnym kandydatom. Mam nadzieję, że będzie partia Razem, która zazwyczaj była, tak się mówi, osobno. Ostatnio zrobiliśmy kilka akcji wspólnych. Mam nadzieję, że będzie ktoś z Zielonych. Zresztą zapraszam 23 na sporą imprezę, którą chcemy zorganizować, wydarzenie, to będzie taka dyskusja panelowa na temat naszego jakości powietrza, ale nie robimy tego tak jak Gazeta Wyborcza, że robi to jednostronnie, że zaprasza tylko mieszkańców, przepraszam, mieszkańców i fachowców teoretycznie z Radomia. My będziemy mieli swoich fachowców spoza Radomia, specjalistów od powietrza. Będziemy chcieli również zaprosić pana prezesa Radpecu, będziemy chcieli zaprosić radnych, także 23, proszę zapamiętać datę, że będzie wydarzenie na Facebooku, również ogłosimy to w prasie, gdzie się tylko da. Chcemy również, i tutaj już było takie pierwsze, mam nadzieję, że dzisiaj trochę dogadamy z panią Julką Trajanowską, żeby zrobić to forum młodych. I w tym momencie oczywiście nie tylko młodych demokratów zaprosimy, ale pozostałych młodych z różnych organizacji. Jesteśmy otwarci na wszystkie partie polityczne. Opozycyjne tak zwane. Ale to jest trochę taka formuła, moim zdaniem. Ale ja to zorganizowaliśmy jako stowarzyszenie. W czym wy jesteście lepsi? Jaki ma program Nowoczesna? Czy lepszy od SLD? Czy lepszy? Bo pokażcie wasz program, żeby wyborcy wiedzieli. Nowoczesna może zorganizować takie samo forum. Dobrze, ale. To jest nasze forum i sorry, takie było założenie. My usiedliśmy na tym. Taki cel był. Jeżeli chcecie inaczej to zrobić, bardzo proszę organizujcie. Przepraszam, ale naprawdę. Nie, no my będziemy nie forum takie szerokie, tylko nasze forum, w naszej kampanii do samorządów, naszej partyjnej. Tylko, że to właśnie takie rozdzielanie, że pokażcie, co wy macie, a co wy zrobicie, to jest teraz trochę takie... Mamy być socjalistycznie równi, jeżeli zamkniecie się we własnym kręgu, przegracie wybory. Nie, ale... Przegracie, dlatego, że nie będą was ludzie znali. Ale właśnie ta formuła nas tutaj zamyka we własnym kręgu. Dobrze, przepraszam, wróćmy do rozmowy. Ale przecież tutaj nie ma tylko wielbicieli Nowoczesnej, czy wielbicieli SLD, czy wielbicieli PO. Tylko z każdego... Ale ja rozumiem, że to jest tak, za chwilę przyjdzie pan Dąbrowski i on powie, a my jako SLD to mamy program taki i taki i teraz wyborcy słuchajcie, bo może nasz program dla Radomia jest lepszy niż przedstawiła Platforma. Ale o to chodzi. Właśnie nie, bo nie chodzi o to, żeby ci wyborcy głosowali albo na Nowoczesną, albo na SLD, albo na Platformę. Mają głosować na nie opozycyjną. Oddaję głos gościowi. Podsumowanie, bardzo proszę. Podsumowanie, dokładnie tak. Ja bym bardzo chciał państwu podziękować za to spotkanie. Chciałbym bardzo podziękować Stowarzyszeniu Rady Mienia dla Demokracji za zorganizowanie tego spotkania, bo ja się w żaden sposób, mimo trudnych pytań, nie poczułem ani razu atakowany. Wręcz przeciwnie, uważam, że takie trudne pytania muszą padać, bo musimy faktycznie poznawać potencjalnych kandydatów do Rady Miasta. Więc jak najbardziej słuszna idea. Bo to też tworzy społeczeństwo obywatelskie, tak jak mówiłem o tym dzisiaj przez blisko 2 godziny, więc miejmy nadzieję, że tych spotkań będzie jak najwięcej, że będą odbywały się do samych wyborów samorządowych i będą uczestniczyli w nich przedstawiciele wszystkich opcji politycznych, łącznie z partią Razem, której jeszcze nie było, łącznie z Zielonymi i mam nadzieję, że uda się nawet zaprosić kogoś z PiSu, może spróbujecie. Porozmawiajmy sobie, dlaczego nie, o praworządności i o demokracji. Suskiego. W ramach programu społeczeństwa. Ja myślałam, że jak Bady powiedział, że zaprasza partie konkurencyjne, to miał właśnie na myśli PiS. Nie, ja nie powiedziałem konkurencyjnie. Tak, ja mówię o tym, żeby konkurować. I zapraszamy do kuluar. Ja zachęcam do podpisania. Jeżeli to prawda, to Nowoczesna na pewno wyrzuciła cały przyzwoity wynik.
właśnie.